Radio Zamek nadaje. Zapraszamy. Serdecznie w kolejnym odcinku audycji Światło pochodzi ze wschodu. Ja nazywam się Madawa i zapraszam Was do spędzenia z nami najbliższych 2 godzin. Dziś w ramach audycji chciałbym zaprosić Was na spotkanie z moim serdecznym kolegą Krishna Kirtanem, który od ponad 30 lat zgłębia i praktykuje bhakti jogę. Jest podróżnikiem, poszukiwaczem prawd duchowych, jest też twórcą bloga o tematyce duchowej. Możecie go znaleźć, tego bloga, pod adresem www.krishnakirtan.in. Tworzy również podcast, który możecie znaleźć na przykład między innymi na Spotify'u. Nazywa się Bhakti Kwadrans. Nasz gość, poza tym wszystkim, o czym już wspomniałem, jest też właścicielem wydawnictwa Mahendra, którego tu nakładem już jakiś czas temu ukazał się niesamowity tytuł, książka, która nazywa się Yoga, a ciemna noc duszy. I to właśnie ta książka i jej tematyka jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania. Witam Cię serdecznie, drogi Krishna Kirtanie, i bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Witaj Madawo, witajcie słuchacze. Mam nadzieję, że spędzimy mile 2 godziny z pogadanką i również z muzyką. Tak, muzyka będzie. Właśnie, a propos muzyki, bo tutaj właśnie chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że poza spotkaniem z naszym gościem w dzisiejszej audycji będą 2 premiery muzyczne. Zaprezentujemy Wam debiutancki singiel łódzkiego zespołu Darmetic oraz 2 premiera, czyli utwór, który jest pewnego rodzaju muzyką fusion, stworzony przez mojego kolegę mieszkającego w Bostonie, Sławka Rucińskiego, zwanego Sanjayą. Także będą takie 2 premiery, a gdybyście myśleli, że to koniec atrakcji na dzisiaj, to nic bardziej mylnego. Przygotowaliśmy jeszcze dla Was wspólnie z naszym gościem konkurs, w którym do wygrania będą właśnie 2 książki, o której treści będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Yoga, a ciemna noc duszy. Więc jak widzicie, atrakcja goni atrakcję. Słuchajcie uważnie, bo na pewno pojawią się pytania związane z tą audycją. Zanim jeszcze przejdę do rozmowy z naszym gościem, standardowo chciałbym Wam przypomnieć, że nasza audycja jest nadawana na żywo i możecie się z nami kontaktować, możecie zadawać pytania, komentować albo po prostu dawać znać, że jesteście. Też nam będzie bardzo miło. A jak to zrobić? No bardzo prosto. Można to zrobić na 2 sposoby. Pierwszy sposób to jest przez Facebooka. Musicie znaleźć na Facebooku profil Zamek Nadaje i tam pojawiła się grafika zapowiadająca naszą audycję i możecie tam już do nas pisać. Będziemy na te komentarze odpowiadać, będziemy się do nich odnosić, a dla tych, którzy nie lubią Facebooka, nie mają Facebooka, jest jeszcze inna alternatywa. Alternatywa w postaci aplikacji Zamek Nadaje, która jest osiągalna zarówno dla osób, które mają urządzenia z Androidem, jak i z iOS-em. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google Play albo App Store'a Zamek Nadaje. Wyskoczy aplikacja, ona jest całkowicie darmowa, można sobie ją ściągnąć na telefon, czy tam na tablet, czy jakkolwiek. No i tam jest taka opcja Message the Studio i możecie do nas pisać i będziemy te wiadomości wyłapywać i będziemy na te wiadomości Wasze odpowiadać. Także kwestie techniczne wydaje się, że mamy już za sobą, więc czas przejść do naszego gościa. Drogi Krishna Kirtanie, tak zanim zaczniemy rozmawiać o książce, to chciałbym takie zrobić lekkie wprowadzenie. I chciałem Cię zapytać, jak to się stało, że jedną z Twoich przestrzeni, w którym działasz, jest wydawnictwo, wydajesz książki? Wiesz co, to jest taka historia, że zadzwonił do mnie pewnego razu mój przyjaciel serdeczny Maciej
i zaproponował mi, że poinformował mnie, że znalazł bardzo ciekawą książkę i czy bym nie chciał partycypować w wydaniu tej książki. No i tak się odpowiedziałem pozytywnie, no i tak się zaczęła moja przygoda z książkami. To była książka Ruperta Sheldrake'a pod tytułem Nauka wyzwolenia z dogmatów i tą książkę wydaliśmy w 2015 roku. I to był jakby początek mojej przygody z wydawniczej. No i później tak jeden po drugim, tak w tej chwili jest, dobijam do 20. No nie jest to jakieś komercyjne bardzo przedsięwzięcie w sensie ilości tytułów, no znamy takie wydawnictwa, które tyle książek rocznie wydają, no ale jakoś tak chęcią zaprezentowania jakiejś takiej ciekawej, niekomercyjnej może literatury, trochę takiej, która może wpłynąć nam inny sposób myślenia albo tworzyć jakieś aspekty takie nieoczywiste dla nas, dla zwykłego czytelnika, bo te książki, które ja wydaję, one są takie na pograniczy duchowość, nauka. No właśnie, to było moje drugie pytanie. Jaki jest rodzaj książek, na których się skupiasz? Bo tak jak powiedziałeś, już wcześniej rozmawialiśmy z audycją, mówiłeś, że nie jest to działalność typowo komercyjna, z której żyjesz, tylko jest to twoje hobby. No, więc... no to, tak można by to powiedzieć, że to jakby tam po kosztach jest albo na minimalnym, minimalnej marży, nie jest to jakieś tam bardzo zyskowne. Natomiast no ta pierwsza książka, ona była chyba najbardziej taka z największym zasięgiem. Rupert Sheldrake jest takim kontrowersyjnym naukowcem, on ma różne pomysły i teorie, które, że tak powiem, mainstream niekoniecznie akceptuje w jego różne pomysły. Natomiast no on rzuca to jako... Ta książka o tym dogmatach, tak podobno? Wiesz co, ta książka to jest jakby to za chwilę może o tym, ale on jest najbardziej znany z takiej teorii pola morficznego, nie wiem czy słyszałeś. To jest taka koncepcja, że jeżeli coś próbujemy stworzyć nowego, na przykład nowy izotop, był stworzony, ktoś tam, jakiś naukowiec kiedyś chciał spróbować jakiś nowy izotop albo nową jakąś substancję wytworzyć czy wyprodukować jakąś i ona to nie działa. I po prostu nie można tego zrobić, jest bardzo trudno to zrobić. Jeżeli on to zrobi, odkrył pierwszy jakiś izotop nowy na przykład, to następni, którzy podążają jego śladem, mają łatwiej. I dlatego, że istnieje coś takiego, co Sheldrake nazywa polem morficznym, że następuje pamięć jakby w takiej przestrzeni świata i ta informacja o tym, jak zrobić ten izotop, zostaje przeniesiona do tego pola morficznego, czy takiej chmury, mówiąc takim językiem informatycznym. Jeżeli następna osoba próbuje zrobić tą samą rzecz, to ten jego laboratorium zasysa te informacje w jakiś taki subtelny sposób z tej chmury. Metafizyczny. W związku z tym następne wykonanie tego jest łatwiejsze. No i automatycznie kolejne, następne jeszcze bardziej łatwe. No i później jakby w domu możesz sobie takie zrobić eksperymenty i one wychodzą. Natomiast pierwszy raz jakby nie wychodzą. No i to dotyczy różnych właśnie tego typu rzeczy. On podaje jakieś argumenty na to, przykłady. I udowadnia, że coś tak, stawia tezę, że coś takiego istnieje. Oczywiście na końcu jest tak, że wszyscy się pukają po głowie. Natomiast on mówi, no dobra, ja mam, możecie się pukać po głowie, ale ja mam ileś tam przykładów i to jest przynajmniej to powodu, ta ilość przykładów, że to istnieje, oznacza, że przynajmniej warto by to zbadać, a nie negować, bo w to nie wierzymy, nie? No i tam później wydawałem takiego innego naukowca, który na przykład zajmował się telepatią na przykład i badał telepatię i podawał ileś tam wyników badań, że coś takiego istnieje. No i oczywiście to może nie chodziło o to, że ja czytam, co ty w tej chwili myślisz, nie? No to jest taka, tak się rozumie telepatię, ale na przykład badali taką rzecz, że analizowali, czy ktoś jest w stanie przewidzieć, czy się coś wydarzy. I na przykład jak był ten atak World Trade Center w 2001 roku we wrześniu, no to on wykazywał, że te osoby, które jakby twierdzą, że przewidują przyszłość, mają taką rzecz, mają taką umiejętność, one to przewidziały w jakiś sposób. Bo z wykresu była taka strona internetowa, na której on, to każdy mógł z tego skorzystać, i on pytał ludzi, bo to było takie proste, jaka karta się pojawi, czarna czy czerwona, i trzeba było nacisnąć i przewidzieć, jaka się przewidzi. No i tam jakieś statystycznie, oczywiście, zgodnie z statystyką na dużych liczbach, także zgodnie z statystyką na jakichś dużych liczbach, to powinno być pół na pół.
No bo jeżeli mam raz rzucamy monetą, no to raz padnie orzeł, raz reszka. No ale jeżeli będziemy to wyrzucać wielokrotnie 1000, 10 000 razy, no to powinno to być pół na pół. No i on pokazywał, że tam jakieś tysiące ludzi brało udział, więc ta próba była dość duża, że to odchylenie nie było pół na pół. Było jakieś tam 1 czy 2%, 52 do 48, jeśli dobrze pamiętam. Można sprawdzić to, gdzie to było i jak to było. No i w momencie jak był, i zawsze tak było, a w momencie jak się dzień przed tym atakiem World Trade Center, tam było takie załamanie, że załamał się ten wykres. Mhm. I on wysiągnął tezę, że dużo ludzi miało jakby przeczucie, że coś się dzieje, ale wyparli to, że to jest niemożliwe, w związku z tym pierwsza myśl była wylosuje tą odpowiedź, ale to jest coś niemożliwe, żeby tak było, więc głosowali jakby na poziomie świadomym odwrotnie, okay. Ale to było na tyle dużo, że nastąpiła anomalia w tym wykresie, w związku z tym on wyciągnął wniosek, że ci ludzie musieli wiedzieć, że coś się wydarzy. No i teraz, dobra, no to ktoś powie, no tak eksperyment głupi, nie głupi, no ale coś się wydarzyło, warto by to przynajmniej zbadać. Natomiast jakby mainstreamowa nauka neguje istnienie tego typu rzeczy, mimo że jest wystarczająco dużo naukowych i poważnych dowodów, że coś takiego istnieje, żeby to przynajmniej dobrze zbadać. Natomiast nikt nie chce tego badać i oni się zajmują, na przykład Sheldrake i podobni jemu, oni się zajmują tym w ten sposób, żeby to sprawdzić, czy to działa i jakby taki początek tych badań. No ale na początku też można by powiedzieć tak, że znając historię nauki, że ci, którzy twierdzili, że Ziemia krąży wokół Słońca, też na początku byli nieakceptowani. Albo druga historia, którą ja osobiście lubię, to jest historia doktora Zimmerweisa. Doktor Zimmerweis, jest taki film nawet, polecam, jeżeli ktoś nie widział, to z którego roku. Doktor Zimmerweis, Henryk Talar gra główną rolę. Polski film. To jest historia, jest węgierski lekarz, który w połowie XIX wieku studiował w Wiedniu medycynę, no ale ponieważ był Austriakiem, więc w Wiedeńskiej Akademii Medycznej był traktowany trochę tak gorzej, no bo był z tego gorszego narodu. No i oni mieli tak, że to był szpital, w którym z jednej strony studenci robili, był prosektorem i studenci uczyli się anatomii, a przechodziło się przez drzwi i była porodówka. I mieli bardzo dużo kobiet, które umierają z jakiegoś powodu, bardzo więcej niż w czasie tego porodu i z komplikacji z tego wynikających. I oni wiedzieli dlaczego. I było to więcej niż wszystkie inne szpitale tego typu, które były wtedy w Europie. I on zaczął to obserwować, dlaczego tak jest. No i w wyniku tam iluś lat obserwacji, bo to na pewno w lata było, nie wiem ile lat, ale to na pewno długo było, doszedł do wniosku, że coś jest, są jakieś fluidy na rękach, że oni coś przenoszą z tych zwłok tam do tych kobiet i one umierają. Nazwał to jakoś tam właśnie fluidami. Mhm. I on przedstawił te wyniki tych obserwacji, tych badań na forum naukowym, na tej konwencji jakiejś, czy spotkaniu tych lekarzy, i oni go wyśmiali, że on jest w ogóle szalony, i ostatecznie zniszczyli mu życie prywatne, karierę zawodową, jego osobiście, on umarł w zakładzie psychiatrycznym z pomieszania zmysłów. Natomiast film się kończy tak, że no bo oni powiedzieli, że jak może coś przenosić, coś czego nie widać. No i film kończy się taką puentą, że 20 lat później Pasteur odkrył bakterie, bo miał mikroskop. No i on coś widział, coś zaobserwował. No i chodziło o to, że oni przynoszą... To było nienazwane, nie? Tak, nie było nazwane, nie było wtedy, nie byli w stanie tego zbadać ani odkryć, ani udowodnić w żaden sposób, bo nie mieli narzędzi, ale z obserwacji coś wynikało, ale nie mieściło się to w paradygmacie jakby ówczesnych tych dominujących osób. No i tym sposobem zmierzamy do książki Sheldrake'a, ale to może za chwilę. Bo ona jest właśnie w tym kontekście. No tak, a powiedz mi, mój drogi, no właśnie, to była ta książka, która zrobiła największe zamieszanie na rynku wydawniczym? Czy było coś bardziej z twojego wydawnictwa, które uważasz? Wiesz co, myślę, że Sheldrake'a, ta książka Sheldrake'a, także Maciek miał tam dobrą intuicję, bo książka Sheldrake'a jest, ona ma po angielsku ma tytuł Science Delusion, tak było w Stanach wydana, i jakby niektórzy próbowali to podciągnąć trochę pod ten God Delusion, okay. To jest taka książka, że tam znana książka Bugurejony, nie pamiętam autora w tej chwili, że ona jest jakby... Nauka podważa naukę, tak? Tak, że ona podważa naukę, ale tak naprawdę Sheldrake w kilku rozdziałach omawia różne paradygmaty nauki, w takiej formie, bo to są takie eseje, to się dość dobrze czyta, to jest takie, ktoś jest zainteresowany popularną naukową
poznaniem świata, no to tą książkę się dobrze czyta, że są różne paradygmaty i ludzie, nauka jakby nie dyskutuje o tych paradygmatach. Są takie paradygmaty, to jest takie założenie, że coś jakieś jest i od tego wychodzimy. Nie dyskutujemy nie na temat... Nie próbujemy znaleźć źródła. Tak, tego. To jest fundament i jakby ten fundament jest niedyskutowalny. On przedstawia historyczny kontekst, w jaki sposób te paradygmaty powstały, a później podaje, jakie z tego wynikają konsekwencje negatywne, w sensie, gdzie są słabe rzeczy, które wynikają, czy problemy, jakieś niedomówienia, czy jakieś wątpliwości, które wynikają z tych paradygmatów i zadaje pytania, które ewentualnie można by rozważyć, biorąc pod uwagę to, że gdyby ten paradygmat podważyć, albo popatrzeć na to inny sposób. Czyli ja to rozumiem w ten sposób, że on pokazuje, że opis świata, który prezentuje współczesna, doświadczalna nauka, jakiś jest, on jest spójny, ale on ma dużo niedomówień, dużo braków i że można na niego popatrzeć w inny sposób, w ten sposób możemy zobaczyć inne wymiary i otworzyć nowe przestrzenie do badania, do eksplorowania, a być może coś odkryjemy, o czym nie mieliśmy pojęcia. No bo jeżeli zmieniliśmy system z geocentrycznego na heliocentryczny, to z tego wynikają różne konsekwencje i pojawiły się nowe rzeczy. Chociaż na przykład ciekawostka jest taka, że system geocentryczny jest jest lepszy do nawigacji. Na przykład do używania do nawigacji ten system jest lepszy, bo to jest jedynie punkt odniesienia. Punkt widzenia, nie? Także to jest jakiś tam punkt widzenia na rzeczywistość. Ona jest taka lub inna, jeżeli popatrzymy na nią z zewnątrz, no to Ziemia krąży wokół Słońca, ale z punktu widzenia Ziemi to wszystko krąży wokół Ziemi. I to jest tylko inna. To jedna i druga wersja jest prawdziwa, bo opisuje rzeczywistość, widzianą ale z innego kątu, nie? Ale to nie znaczy, że to jest nie tak albo nie tak. To jedno i drugie rozwiązanie może być użyte do jakichś... jedno może być lepsze do używania do jednych celów, a drugie do używania do innych celów. To jakby nie neguje jedno drugiemu. W związku z tym to jest też takie zgodne może z myślą wedyjską, że można na różne rzeczy w różny sposób popatrzeć i nie są te rzeczy czarno-białe, nie? I nie są wykluczające się często, nie? I nie są wykluczające, no bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to takie jest powiedzenie, więc to jest jakby o tym troszeczkę. Dobra, to dochodzimy do momentu, w którym będziemy już zahaczać o książkę i tutaj właśnie chciałem się ciebie zapytać, jak to się stało, że dotarłeś do tej książki? Ja osobiście przeczytałem tą książkę z dużym zaciekawieniem, no ale o tym później. Jak to się stało? Czy ty osobiście spotkałeś tego Hasa? Mówimy o książce Joga Ciemność Duszy, czyli tak, Podróż tak. Duszy ku Świętej Miłości. Tak. Dokładnie o tej książce, bo naprawdę uważam, że każdy, kto choć trochę interesuje się takim szerszym poznaniem rzeczywistości, to powinien tą książkę przeczytać, bo ona naprawdę daje bardzo ciekawą wizję rzeczywistości. Jak to się stało w twoim przypadku, że ty do niej dotarłeś? I że chciałaś ją wydać? Stanął tak, jakby wydawnictwo nazywa się Manendra. To nazwa jest jakby nieprzypadkowa, dlatego że Manendra pochodzi ze słowa z Hindi, które oznacza króla umysłu, czy władcę umysłu. Czy w związku z tym wszystkie rzeczy, które w szerokim sensie, które dotyczą umysłu, czyli postrzegania rzeczywistości, odbierania rzeczywistości, wpływania na rzeczywistość, wpływania na nas, no to mieści się w tym zakresie, nie? Więc to jest jakby tematem wydawnictwa, czy tego, co mnie interesuje, jest umysł i jakby wszystkie aspekty, które z tego wynikają. Więc zarówno te rzeczy, które są stricte pochodzące z nauki, takiej właśnie sensu stricte, ale dotykających takich aspektów właśnie, jak badanie medytacji, wpływu medytacji, czy medytacja istnieje, jak to wpływa na różne aspekty życia, przecież no, są takie badania i są osoby, które badają te rzeczy z naukowego punktu widzenia, w takim paradygmacie naukowym, no ale to też oznacza, że również te stricte umyśle rzeczy, więc w którymś momencie wydając którąś tam kolejną książkę z tej tematyki, już teraz nie pamiętam, jak to było właśnie z Simonem, bo Joga Ciemna Noc Duszy to jest druga książka jego, którą wydałem, więc... No tak, bo ta pierwsza jest w ogóle bestsellerem światowym. Tak, to się nazywa Księga Dharmy i on jak tą książkę wydał, ja wydałem później po polsku, więc później śledząc go jakby
okazało się, że napisał drugą, więc z automatu opublikowałem tą drugą książkę, czyli Joga Ciemna z Duszy, Podróż Duszy ku Świętej Miłości. I to miało jakieś takie twoje prywatne, nie wiem, potrzebę, miałeś jakąś taką prywatną wydania tej książki, bo ta książka jest taka dosyć, że tak powiem, głęboko wnikająca w siebie, nie? Był może to jakiś moment taki w moim życiu, trochę na jakiś tak zwany zakręt życiowy i jakieś takie potrzeby właśnie poszukiwania jakichś wewnętrznych odpowiedzi. Natomiast, bo te dwie książki, one jakby się uzupełniają troszkę, bo one tak, po pierwsze bazują na naukach wedyjskich, głównie na Bhagavad Gicie, i Księga Dharmy jest takim, jak to mówię czasem, że jest dużo książek takich na bazie buddyzmu, które dotyczą współczesnego świata. Na przykład tam buddyzm zarządzania i marketingu, albo buddyzm biznesu, o jakieś takie rzeczy takie praktyczne, bo to w ten sposób, o takich rodzajach. Użyteczne zastosowanie buddyzmu. Tak, tak. Zen giełdy papierów wartościowych, nie? Takie jakieś takie rzeczy. I tam jest taka część książek, które jakby o tym traktują, na bazie nauk buddyjskich. No i ta Księga Dharmy jest, bo tam jest taki podtytuł, że to jest podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o nauki wedyjskie. No i oczywiście każdy z nas, czy to w życiu codziennym, czy prywatnym, czy firmowym, biznesowym, pracując w pracy, musi podejmować różnego rodzaju decyzje. Choćby, nie wiem, czy będę mieszkać tu, czy będę pracować tam, czy się ożenić, czy się nie ożenić, a może się rozwieść, a może to, a może tam, a może do tej szkoły, a może do tamtej, a może tu, a może tamto. No i mamy dużo różnych takich decyzji podejmujemy, więc on w oparciu o nauki wedyjskie podał podstawy, według jakich kryteriów podejmować te decyzje. No i jest w tej chwili, z tego co mi wiadomo, są 3 albo 4 osoby, które na bazie hinduizmu szeroko rozumianego, albo tutaj nauk wedyjskich, albo nawet zawężając naszego kręgu wisznuickiego, czy tam krysznowskiego, są takimi osobami, które zajmują się tym tematem pokrewnym. No, na przykład w Polsce parę lat temu był bestsellerem książka Jaya Shetty. Myśleć jak mnich. Jest Golgopar Das, jest Simon Haas i jest Swami Mukundananda. I oni się jakby zajmują taką propagowaniem tego użyteczny aspekt, który nie ma sobie aspektu religijnego. Czyli to jest taka... Wykorzystywane są nauki do praktycznego zastosowania. Tak, bo każdy z nich był mnichem, no Swami Mukundananda jest jakby cały czas mnichem, ale zarówno Simon Haas, jak i Jaya Shetty, jak i Golgopal, no to są byli mnisi i oni jakby w oparciu o te swoje doświadczenia, mnisie klasztorne, przedstawiają różne nauki, które są użyteczne, praktyczne, wskazówki dla zwykłego człowieka, jak również tam w biznesie i tak dalej. Myślę, że to nie wyczerpuje wszystkich osób, ale to są te takie, które są jakoś tam... I to ta użyteczność była takim pomysłem wydania tych książek, tej akurat Nocy Ciemnej? To była jakby ta Księga Dharmy, nie? No więc Joga Ciemna z Duszy, no to był następny krok, chociaż ja jak zobaczyłem tytuł w pierwszym momencie, to myślałem, że to jest taka książka mistyczna właśnie, no bo tytuł jest zaczerpnięty do książek Świętego Jana od Krzyża, gdzie mamy Noc Ciemną i do tego to dojdziemy do tyle. I jakby myślałem, że to jest coś w tym stylu, gdzie te książki Jana od Krzyża są literaturą mistyczną, chrześcijańską. Natomiast tutaj ta książka jest o problemach psychicznych, egzystencjalnych, przechodzeniu przez różne załamania i zakręty życiowe. Gdzie oczywiście zwieńczeniem jest poszukiwanie świętej miłości, co jest jakby pod tytułem, ale książka jest bardziej stricte psychologiczna niż mistyczna w swojej treści. No i tak jakby z rozpędu, z konsekwencji wynikającej z wydania Księgi Dharmy, wydałem Jogę Ciemną z Duszy, no i mamy ją dostępną po polsku. Super, to jest bardzo dobra wiadomość, naprawdę polecam tę książkę. Ale oprócz książki, tak jak wspomniałem, mamy dzisiaj dwie premiery muzyczne. Jedną premierą muzyczną będzie za moment, to będzie premiera muzyczna mojego kolegi, który mieszka w Bostonie, Sławka Rucińskiego, zwanego Sanjayą. On nagrywa taką muzykę fusion, muzykę gitarową w połączeniu z mantrami wedyjskimi. No jest to dosyć ciekawe, także to jego materiał ukazał się jakiś czas temu, ale to jest chyba, że tak powiem, premiera radiowa, a potem będzie
druga premiera łódzkiego zespołu Darmetic, także wyczekujcie, wysłuchujcie. My wam teraz puszczamy pierwszą premierę i za moment do was wracamy i będziemy rozmawiali o ciemnej nocy duszy, a jodze, także za moment jesteśmy z wami, a wy się wsłuchujcie w muzykę. Premiera radiowa. Tak, i to była pierwsza premiera na dzisiaj. A żeby tradycji stało się zadość, zaglądamy w wasze komentarze. Zaczynamy od aplikacji. O, proszę bardzo, na aplikacji pojawiła się Ola. Ola napisała: witam was serdecznie, tym razem prosto z północnych Indii, kolebki jogi. Bardzo w temacie. W końcu znowu udało mi się słuchać was na żywo. Dziękuję, że jesteście. Z miłością, Ola. Pozdrawiamy cię, Olu, serdecznie. Bardzo nam miło, że z tak odległych krajów słuchają nas ludzie. Mam nadzieję, że książka, którą ostatnio wygrałaś, jest, że tak powiem, dla ciebie lekturą na ten moment, bo też bardzo fajna. Ola wygrała książkę ze wcześniejszej audycji Ku nieśmiertelności Idy Smeli. Także Olu, pozdrawiamy cię serdecznie. Dobra, zaglądamy na Fysika, co tam się wydarzyło. Kto tam z nami dzisiaj jest? O, jest Szela i Szela napisał: siemanko, witam. Bez odsłuchu, bo w pracy, ale będę czekał na podcast. Zastanawia mnie temat tej nocy duszy. Nadrobię i się dowiem. Pozdrawiam ciebie, gościa i wszystkich na odsłuchu. Big up. Także pozdrawiamy cię, Szela. Mimo że nas na razie nie słyszysz, ale posłuchasz to potem na podcaście. Także pozdrowionka. Jest oczywiście Tomek. Tomek napisał: witam światełka, dobry wieczór. Witam też serdecznie wszystkich przed głośnikami. Piękna jesień w Dolinie Susy Raga. Także no, naprawdę. Niektórzy lubią jesień, ja chyba wolę lato. Jak jest z tobą? Zdecydowanie lato. Zdecydowanie. Chociaż mi się to zmieniało w życiu, więc teraz na pewno lato, ale różne okresy były. Taka ciepła, fajna, kolorowa jesień też jest fajna. No ale ta jesień zawsze idzie w jednym kierunku. No to niestety. Także, no dobra, no to jak jest kolorowa, to niech będzie, ale i tak wolimy lato. Dobra, jest też Ania, która napisała: chętnie posłucham. Jest Sachisuta, który napisał: pokłony dla szacownego gościa oraz dostojnego prowadzącego. Wow! O, dziękuję bardzo. Napisał Hare Krishna. Jest też Ida, wspomniana wcześniej autorka książki Ku nieśmiertelności, karma, twój klucz do sukcesu, i napisała: dzień dobry, czekam z niecierpliwością, co tam dzisiaj macie ciekawego. No powiem ci, że naprawdę ta książka jest warta przeczytania, także jak będziesz miała wolny czas od pisania książek i w ogóle będziesz już bardziej luźna, to polecam ci tę książkę, bo naprawdę bardzo ciekawa. Pojawił się też Łukasz i dał pierwszy komentarz. Istnienie zjawiska telepatii jest czymś oczywistym dla na przykład każdego mężczyzny, który próbował kiedykolwiek ukryć jakieś swoje grzeszki przed żoną, narzeczoną, dziewczyną. Także widzisz, no to jest to udowodnione naukowo. Sprawdzalne organoleptycznie. Napisał: potwierdzone. Tak, jest też Igor. Igor napisał: hej Madawa, witam naszego gościa. Hej zamkowa załogo, Hare Krishna. Jest Kaja. Kaja napisała: melduję się i słucham z zaciekawieniem. Tak mi Madawa zareklamował już tą książkę. Tak, z Kają ostatnio mieliśmy możliwość być razem we Wrocławiu i po drodze dużo rozmawialiśmy o tej książce, bo jestem pod dużym wrażeniem tej książki. No i tutaj jeszcze Łukasz dodał następny komentarz. Dobra, ja dopiero wlazłem na chatę po 10-godzinnej pańszczyźnie, więc będę was na początku słuchał, myjąc się, potem jedząc wolne od okrucieństwa, daj Boże, ale będzie to z mojej strony na słuch bardzo uważny. Także tak, posłuchajcie, bo tutaj właśnie słuchajcie uważnie, bo będzie właśnie konkurs, w którym będzie można wygrać właśnie dwie te książki, o których dzisiaj rozmawiamy. Pozytywne wibracje śle dla wszystkich słuchaczy, dla dzisiejszego gościa i dla mojego ulubionego zwierza radiowego Madawki. Dobra, lecę zadbać nieco o wymęczone i wygłodzone ciało, a wy zadbajcie o pokarm dla mojej karłowatej duszyczki. Yo! Pozdrawiamy cię serdecznie, Łukaszku, także bądź z nami i komentuj na bieżąco. Pojawił się też Rafał, napisał: dzień dobry. Jest też Andrzej, który napisał: dzień dobry, redaktorze, pokłony dla gościa, elo słuchacze, miłego wszystkim, zamieniam się w słuch. No dobra, no to jak się Andrzej zamienił w słuch i wszyscy nas słuchają z uwagą, no to czas wrócić do rozmowy o głównym temacie naszego spotkania.
spotkania, czyli o tej książce. Powiem ci szczerze, że gdy przeglądałem te wydane wszystkie przez ciebie książki, jakie mi udostępniłeś, to najmniej moją uwagę przykuła ta właśnie książka pod tytułem Joga, ciemna noc duszy. Tytuł kompletnie do mnie nie przemówił. Zajrzałem do niej tylko dlatego, że mi ją zareklamowałeś i powiedziałeś, że to jest coś fajnego. I powiem ci, że mnie, kurczę, ta książka zachwyciła. Chociaż tytuł w ogóle do mnie nie przemówił. Okazała się być ona niesamowicie praktyczną, a wręcz pragmatyczną taką opowieścią o poszukiwaniu sensu życia, nie? I teraz chciałbym, żebyś naszym słuchaczom rozkodował trochę tytuł tej książki, bo on brzmi dość mocno tak no mało zrozumiale. Joga, a ciemna noc duszy, wiesz, jakiego rodzaju to jest joga? Czy tu chodzi o ćwiczenia gimnastyczne, czy tutaj, i czym jest ta ciemna noc duszy? Proszę, mikrofon jest twój. No, musimy ten, trzeba by wziąć, bo to trzy rzeczy są, które trzeba wiedzieć wcześniej, żeby tytuł przemówił do ciebie, że to jest coś dla ciebie. Jeżeli wiesz o tych trzech rzeczach, to jakby może nie jest takie oczywiste, jak się okazuje. Bardzo nieoczywiste. Nawet dla kogoś, kto zajmuje się duchowością w szerokim sensie, a duchowością wschodu w węższym sensie. No bo tak, mamy tak, joga, ciemna noc, duszy i poszukiwanie sensu. I teraz musimy te trzy rzeczy jakby połączyć ze sobą, żeby złapać, o czym jest ta książka. Więc tak, po pierwsze, czym jest joga, nie? Więc pierwsze zrozumienie podstawowe, takie najbardziej oczywiste, jakby zapytać kogoś na ulicy, no to, że joga to są ćwiczenia gimnastyczne. Gdzie to jest jakby niepełna odpowiedź. Nawet znam takich, co by cię po prostu za tą odpowiedź ucho ci nakręcili. Że jakbym dał taką odpowiedź? Tak, że to jest gimnastyczne ćwiczenia. Nie, pozdrawiamy, no to Kaja. Tak, tak. Więc joga nie są ćwiczenia gimnastyczne. Joga to jest metoda duchowa, praktyka, psychologia przypełna, czy również filozofia pochodząca z Indii, czy z kultury wedyjskiej. I jej celem jest przeprowadzenie jakby pewnego procesu duchowego dla praktykującego, gdzie jednym z podstawowych, z pierwszych elementów podstawowych są te wspomniane ćwiczenia gimnastyczne, czyli to jest jakby jeden element jogi, nazywa się to fakthuchowo asana, ale jest to część jogi, a nie jakby koniec i sumum bonum, czy takie zamknięcie jogi, koniec joga, więc jest niż z większej ilości rzeczy się nie składa, więc joga jest czymś szerszym, więc samo słowo yoga pochodzi od słowa yuj, to znaczy łączyć, i ma takie samo znaczenie jak religia, od religiare, łączyć. Więc yoga znaczy po prostu religia, czy znaczy połączenie czegoś z czymś. Nie? W tym kontekście rozumiemy, że połączenie duszy z absolutem, z duszą najwyższą, z Bogiem. I takie jest właściwe znaczenie jogi, albo w tym kontekście jest użyte tutaj to słowo. No i może też mogę tak powiedzieć, że w ten sposób możemy tą jogę przetłumaczyć, oczywiście to wytłumaczyć słowo, znaczenie słowa yoga, oczywiście to nie zamyka jakichś innych znaczeń i tłumaczeń, czy ewentualnie co się komu jawi w umyśle, kiedy wypowiada to słowo, no bo ludzie tacy właśnie przypadkowi spod zapytań na ulicy mogą mieć coś innego w głowie na myśli, używając tego słowa. Tu chodzi o całą filozofię. I tu chodzi, w tym przypadku chodzi o całą filozofię. Część druga. Część druga. Ciemna noc. Jak ja spotkałem pierwszy raz tą książkę, znaczy zobaczyłem, że taki tytuł jest, jeszcze nie wiedząc, co jest w środku, to od razu skojarzyło mi się z dziełami świętego Jana od Krzyża. Święty Jan od Krzyża napisał książkę Mistyk chrześcijański. Napisał książkę Noc ciemna i Droga na Górę Karmel, Żywy po nim miłości i Pieśń duchowa. To są takie cztery najważniejsze książki. I w tych książkach, w tej książce Noc ciemna, jest historia o tym, że dusza, jakby takie jest zrozumienie tego tekstu, że dusza poszukuje Boga w ciemności, szuka światła, szuka tej światłości Boga. W związku z tym w tej ciemności nie ma światła, spotykają różne problemy, przeciwności, zmaga się z nimi, aby ostatecznie dojść do połączenia z Bogiem. I ta książka jest taką metaforycznym opisem tej drogi duszy poszukującej jaźni, poszukującej kontaktu z Bogiem do zespolenia z Bogiem. I o tym jest ta książka. W związku z tym, jak ja spotkałem tą
I teraz zobaczyłem pierwszy raz ten tytuł, to myślałem, że to jest, o, będzie jakaś książka właśnie o mistycyzmie indyjskim, że yoga też jest, też w jodze jest ciemna noc duszy, są różne przeszkody, różne zanieczyszczenia, różne słabości, które mamy, no i musimy się z nimi zmagać, żeby dojść do pełni, do osiągnąć pełną jogę, czyli pełne zespolenie z absolutem, no i to o tym to będzie. No ale okazało się, że ta książka nie jest o tym. Ta książka jest właśnie o poszukiwaniu sensu, o problemach psychicznych, o problemach egzystencjalnych, o różnych zakrętach w życiu, które mamy, z takiego punktu widzenia psychicznego. Oczywiście na końcu jest wspomniane, że jakby tym absolutnym, ostatecznym celem jest ta święta miłość, dlatego jest wspomniane to tutaj w podtytule. Natomiast to jest jakby tam zwieńczenie tej całej podróży, a książka jakby wskazuje ten cel, ale tłumaczy te wszystkie procesy i przeciwności, które mamy jakby wcześniej, zanim w ogóle dojdziemy do punktu zrozumienia, że akurat chcemy podążać ku świętej miłości, no bo to też nie jest oczywiste, natomiast dla każdego od razu. Natomiast jeżeli mamy jakieś problemy, zakręty psychiczne, jakieś przeżywamy jakieś rozterki, rozczarowania, frustracje, no to chcemy się jakby pogodzić z tym, zaakceptować to, pozbyć się tego, przetrwać to. No to książka właśnie. I ta książka jest o tym. Mhm. Tam właśnie powiedziałeś o tym świętym Janie Krzyża i o tej nocy ciemnej, którą on napisał, to tam ja bym ten temat trochę jeszcze pogłębił, bo on tam jakby sednem tej nocy ciemnej. Taką jakby kamień, autorytet ważna postać. I on będąc również był reformatorem zakonu karmelitów. Jakby chciał przywrócić, ponieważ tam z czasem ten zakon był tak, jakby wprowadzono różne zmiany, które zmniejszyły formułę tą zakonną, więc on chciał przywrócić tą oryginalną, pierwotną, żeby wrócić do źródeł tego klasztoru. No i też z tego powodu cierpiał różnego rodzaju prześladowania od swoich braci, którzy się nie zgadzali z jego pomysłem. Natomiast najbardziej znany jest z tego, że był jako poeta, ponieważ też jego teksty są poetyckie, napisał dwa w sumie najważniejsze jego dzieła, to jest Pieśń Duchowa i Noc Ciemna. To jest zarazem 2500 wersetów, więc to nie jest jakaś bardzo stał jakby z tego co znajdziemy w Pieśń nad Pieśniami, gdzie to jest taka erotyczna, w erotyczny sposób skazana, opisana relacja umiłowanego i umiłowanej, czyli kobiety i mężczyzny. Gdzie to jest taką metaforą, parafrazuje, czy jest to metaforą relacji Boga, duszy z Bogiem. I wtedy ten umiłowany to jest Bóg, a ta miłująca to jest dusza. W związku z tym te wszystkie w tej konwencji jest to napisane. No i ta książka jest takim, ta poezja jest taką wersją literacką tej duchowych zmagań, nie? Czyli tęsknot różnych? Tęsknot duchowych, pragnień połączenia się z Bogiem zakonnika, mnicha. Okej, no to dobra, to świętego Jana od Krzyża mamy. To co ciekawe, to tutaj tłem tej książki jest Bhagavad Gita, a propos jogi, nie? Tak, jeżeli wrócimy do yoga ciemna duszy Simanahasa, no to on jakby bazuje na Bhagavad Gita. I to jest też ciekawa rzecz, bo Bhagavad Gita jest jakby takim esencją nauk wedyjskich, tam są wszystkie wątki, wszystkie rzeczy wymienione. I Bhagavad Gita można, jak widać, czytać na różnego punktu widzenia. Bo zarówno Bhagavad Gita jest jakby źródłem nauk, czy różnych teologicznych rozważań, różnych szkół filozoficznych w ramach hinduizmu, bo zarówno Shivaitów, Wishnuitów, jak i tych, którzy są na przykład ateistami, ponieważ... No właśnie, bo to jest ciekawa kwestia, bo jak rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę, to mówiłeś o tym, że nawet ateiści tak zwani zadeklarowani korzystają z Bhagavad Gity w pewien sposób... oświecając się. No tak, ale rozmawialiśmy o tym bardziej szczegółowo, o podziale hinduizmu na naszym ostatnim spotkaniu i tam, że Wedy są również źródłem
ateistycznych koncepcji, i to też jest wedyjskie, więc Wedech może być zrozumienie może być teistyczne, może być ateistyczne, może być nieteistyczne i może być ateistyczne, więc i monistyczne, i dualistyczne, więc to wszystko jakby... Pojemność jest szeroka. No i tutaj mamy przykład, że Bhagavad Gita jest odczytywana w kontekście psychologicznym, a nie w kontekście właśnie religijno-mistyczno jakiś filozoficznym. Więc jakby sama historia, która jest w Bhagavad Gita zawarta, pokazuje pewien, odczytywana z punktu widzenia psychologii, pokazuje pewne rzeczy i dylematy, historie, które mogą nas spotkać w życiu, i później jakby czytając w tym kontekście, jakby z tego punktu widzenia, znajdujemy rozwiązania tych różnych dylematów i problemów, które możemy mieć. Dokładnie, no właśnie, przepraszam, tutaj właśnie tak jak wspomniał Krishnakirtan, tłem tej książki jest Bhagavad Gita. A tak naprawdę, precyzyjnie rzecz ujmując, to jest ten sam początek Bhagavad Gity, w którym Arjuna ma dylemat, bo nagle się okazuje, że on musi zmierzyć się z kimś, kogo najbardziej kocha, czyli ze swoim guru, który go uczył, ze swoimi kuzynami, ze swoją rodziną, i zaczyna się, to są poważne dylematy, bo z jednej strony jest wojownikiem i jest to jego obowiązkiem, a z drugiej strony jest też człowiekiem, jest jego w nim jakiś element człowieczeństwa i on nie chce tego robić też ze względu na tą sytuację taką rodzinną i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w związku z tym chciałbym wam troszeczkę zacytować tą książkę, żebyście mogli złapać taką ostrość w temacie tego, jak ten Arjuna dochodzi do tego swojego dylematu, jak była ta cała jego historia. I tutaj Simon Haas w swojej książce ma jeden z rozdziałów, który nazywa się Rozpacz Arjuny na polu bitewnym. I tutaj właśnie on zaczyna tą historię, mówiąc o tym, że książę Dhritarashtra, członek królewskiej dynastii Kuru, panującej w północnych Indiach tysiące lat temu, był niewidomy od urodzenia. Gdy osiągnął wiek, w którym król powinien także dowodzić na polu bitwy, ułomność ta pozbawiła go tronu na rzecz młodszego brata Pandu, zwanego Bladym. A kto miał dziedziczyć tron po Pandu, to zależało od tego, któremu z braci udało się wcześniej spłodzić spadkobierce. Obaj chcieli zobaczyć swojego spadkobiercę na tronie, zaczęli się zatem ścigać, kto z nich jako pierwszy spłodzi potomka. Gdy żona Pandu powiła pierwsze dziecię, żona Dhritarasztry, Gadari, z frustracji biła się w brzuch i wskutek tego urodziła stwardniałą, szarą, cielistą masę. Brzmi to mocno mistycznie, no ale tak to mniej więcej opisuje Mahabharata, i zwróciła się wówczas do... Ja tylko zwrócę uwagę, że to była aborcja. I jeżeli ktoś, to taki trochę poważny wątek, może są też dyskusje na temat aborcji, to proszę zwrócić uwagę, że w Wedach jest aborcja. I to nie jest jedyny przypadek. Ale ta aborcja nie kończy się śmiercią, wręcz przeciwnie. Ta aborcja tutaj w dalszym ciągu jest tak, że zwróciła się do wielkiego mistyka Wiasy. Ten wykształcił z tej masy, którą ona urodziła, 101 zarodków, z których następnie powstali tak zwani brutalni wojownicy. Pierwszy, który wyłonił się z tej sztucznej macicy po 2 latach inkubacji, bo tam był jeszcze temat inkubatorów, nie? Myślę, to nie jest taki temat, że tutaj to zostało wymyślone teraz w naszych czasach, tylko tam to było już praktykowane w tamtych mistycznych chwilach. I ten pierwszy członek dynastii od króla Dhritarasztry miał na imię Duryodhana, co znaczy straszliwy wojownik. Taka historia. Tuż po urodzeniu Duryodhana, no właśnie, i tutaj też jest ciekawa kwestia, bo pokazuje pewne omeny, czyli to, co się w kulturze wedyjskiej, na co się zwraca dużą uwagę, że przy narodzinach dziecka i tak dalej, kim to dziecko będzie. Mieliśmy tutaj astrologa wedyjskiego i on opowiadał o omenach. I tutaj w przypadku właśnie narodzenia Duryodhany były omeny. I uwaga, tuż po urodzeniu Duryodhany zaczął ryczeć on, ten Duryodhana, jak osioł. Na ten dźwięk odpowiedziały inne osły w okolicy i okazało się, że to był bardzo niepomyślny znak. I co dalej? Potem, jakiś czas później, król Pandu nieoczekiwanie zmarł i królestwo znalazło się w rękach właśnie tego ślepego króla Dhritarasztry. A Pandu miał 5 synów zwanych Pandawami, czyli to są główni bohaterzy Mahabharaty, którzy byli
mężnymi młodzieńcami spośród książąt Arjuna wyróżniał się niezrównanymi umiejętnościami i zręcznością w posługiwaniu się łukiem. Budził postrach wśród królów i podziw wśród wojowników. A rodzice opowiadali dzieciom o jego męstwie i czynach. Naturalna rywalizacja między Duryodaną a kuzynami, czyli Pandawami, zrodziła się z tego pewnego rodzaju nienawiść i Duryodana najpierw próbował otruć jednego z braci, a gdy się to nie udało, próbował ich spalić żywcem, też tam była taka historia. Ostatecznie wskutek oszustw w nierównej grze w kości spragnione władzy Duryodana, czyli syn tego ślepego króla, pozbawił Pandów wszystkiego, co posiadali, ogromnego terenu, zabudowań, tytułów, bogactwa, broni, a nawet królewskich klejnotów i strojów, które nosili. Jeden z braci Duryodany, śmiejąc się w głos, wyciągnął następnie za włosy, to jest już brutalny temat, nie? Wyciągnął za włosy żonę Pandawów, Draupadi, na królewski dziedzinek, na dziedziniec. Próbował bez powodzenia pozbawić ją ubrania. W tych okolicznościach Pandawowie poprzysięgli zemstę. I tu jest ciekawa historia, nie? Że oni poprzysięgli zemstę, mimo tego, że byli osobami, które były mocno prawe, ale oni tutaj walczyli o darmę. To nie było tak, że tam oni sobie wymyślili, że będą się, że tak powiem, wyrównywać rachunki. Ostatecznie jednak Dhritarasztra wraz ze swoimi synami, czyli ten ślepy król z tym swoim synem Duryodaną, wygnali z królestwa Pandawów na 13 lat i gdy Pandawowie wrócili z wygnania, zażądali zwrotu swoich terenów albo chociaż skromnych 5 wiosk. Jednak oznajmił, że nie da im ani jednej części ziemi. Także tutaj była taka historia. No i to się toczy, ale chodzi o to, że w pewnym momencie doszło do momentu, w którym zbliżała się bitwa. No bo już nie było innego rozwiązania, ci nie chcieli oddać, tamci chcieli jako wojownicy i zarządcy musieli czymś zarządzać, nie było możliwości, żeby tego robić, więc doszło do tak zwanej konfrontacji i Arjuna był jednym z najpotężniejszych wojowników tamtych czasów. I nagle okazuje się, że gdy już dochodzi do tej konfrontacji, Arjuna nagle dopadają te właśnie myśli. I on mówi, że nie pragnę zwycięstwa ani szczęścia. Po cóż mi to wszystko? Po cóż mi dalsze życie? Że on z jednej strony jakby rozumiał, jaki jest jego obowiązek, a z drugiej strony nie chciał tego obowiązku spełniać kosztem tych wszystkich swoich braci, guru i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj na scenę wchodzi Krishna, który jest woźnicą Arjuny i mówi mu, słuchaj, tutaj nie ma tak, że ty nie chcesz, bo to, że ty nie chcesz, to jest jakby jedna rzecz, ale są pewne rzeczy, które trzeba zrobić i to nie wynika tylko z twojego egoistycznego podejścia do życia, że ty będziesz to robił, bo ty chcesz albo nie chcesz, tylko ty musisz wypełniać swój obowiązek. No i tutaj właśnie dręczony smutkiem i tak dalej, on po prostu był aż sparaliżowany. Co jest ciekawe, ta noc duszy Arjuny rozgrywa się na polu bitewnym, na oczach tych wszystkich wojowników, nie? I tam Bhagavad Gita o tym opowiada, Krishna nam tłumaczy, ty nie możesz tutaj teraz robić takich scen, bo wiesz, oni wszyscy zawsze cię cenili, a ty teraz nagle zachowujesz się co najmniej niepoważnie, nie możemy takich rzeczy robić. I ten właśnie, ten cały po prostu dylemat Arjuny to jest jakby tło tej ciemnej nocy, o której będziemy mówili, czyli święty Jan od Krzyża opowiadał o tej świętej nocy, Arjuna przeżywa to osobiście i odniesienie do tego jest takie, że my jako żywe istoty funkcjonujące w tym świecie mamy podobne dylematy. I co ciekawe, Simon Haas opowiada w swojej książce właśnie to, że każdy z nas co najmniej raz w życiu przechodzi przez taki kryzys egzystencjonalny. Co ty o tym myślisz? No tak, zgadzam się. I jeszcze tutaj taką przeczytam też kawałek, który to tłumaczy słowami Simona Haasa, że ciemna noc duszy oznacza zawalenie się dotychczasowego świata i utratę sensu życia. Czyli jeżeli każdy z nas przechodzi raz w życiu, no to wydaje się, że jest to możliwe.
że tak się dzieje. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał, no to powinien się przygotować, bo prawdopodobnie go to spotka. Czego nie życzymy, no ale tak wygląda życie. Tak wygląda życie. I to właśnie stało się udziałem Arjuny, bo jego życie zostało zakłócone przedstawionymi wydarzeniami, o których tutaj Madhava opowiadał, a wszystkie jego poglądy na temat tego, kim jest i co powinien zrobić, legły w gruzach. Czyli podstawy, fundamenty jego światopoglądu legły w gruzach, przestały istnieć, w związku z tym stracił poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie, tego, co powinien robić, czego nie powinien robić, i w efekcie spowiła go ciemność, wątpliwości, dylematy, co należy z tym wszystkim zrobić, a że wszystko, co było ważne, stało się próżne, bez znaczenia, i w tym stanie psychicznym właśnie znajduje się Arjuna. I teraz przechodzimy dalej, co ewentualnie w tym momencie, zgodnie z naukami Bhagavad Gita i z tym, co tam znajdziemy, możemy zrobić. Dobrze, no to tak mniej więcej macie już pogląd, jakie jest tło tej książki. Teraz wam wypuścimy muzyczkę i zaraz do was wracamy i będziemy rozmawiali o różnych metodach, jakie Simon Haas tutaj daje nam, jak możemy przejść przez tą ciemność do duszy i tak dalej, i tak dalej. Także za moment do was wracamy, ale tak, że tak powiem, żeby nie było smutno, to puścimy wam jakąś fajną muzyczkę na przemyślenia i jesteśmy za moment. No tak, i energetycznie, prawda, przechodzimy do dalszej części. Ci, którzy teraz do nas dołączyli, to podpowiadamy, że słuchacie audycji Światło pochodzi ze wschodu. Dzisiaj moim gościem i waszym jest Krishnakirtan, a rozmawiamy o książce Yoga Ciemna Noc Duszy. I zgodnie z naszą tradycją zaglądamy w nasze komentarze, patrzymy, co tu się dzieje. W międzyczasie pojawiła się Sylwia, która napisała: dzień dobry Madhava, dzień dobry gościowi, witam serdecznie i pozdrawiam z cudownego lasu. Jest cieplutko i taki spokój mamy. Gratuluję, super, super, super. Pojawiła się też Wioleta i Wioleta napisała: do mnie mocno przemówił tytuł, bo doświadczyłam w swoim życiu takiego momentu, który mógł być tak właśnie nazwany. Także, no, tak jak powiedział Krishnakirtan, no, i Simon Haas, no, każdy z nas taki moment w swoim życiu, jeśli nie przeżył, to z pewnością taki moment będzie, pojawi się, więc warto też wiedzieć coś więcej o takich momentach. Powiedziałeś, że jak się czyta to imię, Krishnakirtanie? Wong Esme. Wong Esme, tak, jest pani Wong Esme, która jest Meksykanką, prawda, i napisała: dzień dobry, słucham twojego programu z moim dzieckiem. Z pewnością dowiemy się czegoś, co pomoże nam w rozwoju duchowym. Pozdrawienia dla Krishnakirtana. Pozdrawiasz? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Także pozdrawiamy serdecznie. Łukasz już dał tutaj właśnie komentarz. Prawdziwa wiedza jest uniwersalna, więc dzieło filozoficzne zawierające i przybierające odbiorcy prawdy wyższe dodaje wartości w każde życie. Kto takowe dzieło zgłębi? Niezależnie od tego, czy odbiorca jest człowiekiem wielkiej wiary, małej wiary, czy też niewiary. Wiedza jest wiedzą. Jakby nieudolnie jej nie lizał, zawsze jakiś smak odczujesz, a treść przetrawisz. A tak a propos oddziaływania Bhagavad Gita dla ateistów. Ateistą jesteś tu i teraz, takie twoje uwarunkowanie, nie będziesz nim zawsze, nawet jeśli idziesz do celu bardzo naokoło, a jeśli szukasz drogowskazów, i tak drogę sobie skracasz i przybliżasz się do celu. Tak to widzę, choć nie wiem, czy dość zrozumiale to wyraziłem. No było to trochę zagmatwane, ale super, super. Jesteś Malwina, pozdrawiamy cię serdecznie. Napisała: melduje się też. Ciemna noc duszy to bliski mi temat. Słucham uważnie. Co tu jeszcze jest? No na razie tyle. Dobra. Na aplikacji jeszcze na razie nic się nie pojawiło, więc wracamy do naszej rozmowy o książce. W poprzedniej części tutaj naszej rozmowy mówiliśmy o tak zwanym, o tej właśnie nocy duszy, czyli o tym kryzysie egzystencjalnym Arjuny. I autor książki opisuje też swój kryzys egzystencjalny, odnosząc się przy tym do Bhagavad Gita. Jak myślisz, czy taki kryzys egzystencjalny, tak w ogólności, to dobry czas na rozwój duchowy, w ogóle na rozwój? Bo wedle świętego Jana od Krzyża to czas wyjątkowy. Jak ty to widzisz? Znaczy, na pewno to jest taki moment, że kiedy runie ten twój dotychczasowy świat,
i wszystko się zawali i to życie nie ma sensu, no to musisz sobie, no to wtedy automatycznie jakby poszukujesz tego sensu, no bo musisz sobie odnaleźć sobie jakoś, zbudować siebie psychicznie od nowa, od początku. No i to jest jakby ta sytuacja, kiedy ten moment, kiedy ta sytuacja zewnętrzna, bo to są jakieś rzeczy, które tobie się ciebie spotykają, one zmuszają cię do tego, więc nie możesz, więc odpowiadając na pytanie, czy to jest właściwy czas, to jesteś zmuszony do tego, żeby to zrobić. Jeżeli na przykład jest powódź i zalało ci dom, no to nie możesz sobie stwierdzić, ale to ja sobie poczekam. No bo musisz się ratować tu i teraz, natychmiast, czy jeżeli jest pożar. Więc to jest tego typu sytuacja. Więc nie możesz, to jest jakby, te okoliczności cię zmuszają do tego, że musisz coś z tym zrobić. Musisz samemu albo coś zadziałać, albo zmienić swoje podejście, no bo jeżeli akurat jest powódź czy pożar, no to musisz zadziałać, ale jeżeli to są jakieś innego typu rzeczy, nie wiem, śmierć bliskiej osoby, no to wtedy musisz coś w sobie zmienić, żeby sobie się uporać z tym problemem, który się pojawił nagle, niespodziewanie, niezaplanowanie. Dlaczego zapytałem o to, czy to jest dobry moment na poszukiwania duchowe, czy w ogóle poszukiwania jakiegoś głębszego sensu, bo często to charakteryzuje się tym, że po prostu masz dość wszystkiego i najchętniej, tak jak Arjuna, byś uciekł, nie? Uciekł do lasu i zostawił to wszystko i nie chciał mieć z tym nic wspólnego, a z drugiej strony wydaje się, że nie ma takiej możliwości, że możesz to wyprzeć, nie? Więc coś musisz zrobić. Arjuna chciał uciec do lasu, to była jego pierwsza reakcja na to, żeby po prostu porzucić to wszystko, tą sytuację i nie brać w tym udziału. Ponieważ znając historię z Bhagavad Gita, czy tak jak on sam, jego samymi słowami, żeby czy wygra, czy przegra, to tak samo jest bez sensu. Dlatego, że obydwa rozwiązania są niesatysfakcjonujące. W związku z tym, co zrobić, trzeba uniknąć tej sytuacji, więc taka była jego pierwsza myśl, żeby uciec do lasu i zostać mnichem. No, druga myśl była taka, że rzuci się w wir tej bitwy zupełnie nieuzbrojony i poczeka, że oni go zabiją. I tak to rozwiąże, nie? No tak, no to też jest jakieś rozwiązanie, no bo jeżeli go zabiją, no to jakby to, co później, no to co go obchodzi, kto wygra i co z tego wyniknie, nie? No ale, to były dwa rodzaje ucieczki, nie? Tak, no to jest ucieczka, no więc ucieczka jest jakby, jest możliwym odpowiedzią, nie? Natomiast no Arjun Krishna później mu tłumaczy, że nie, że to jest trochę inaczej i jest bardziej skomplikowane, w związku z tym powinien podjąć jednak inne decyzje, czy też wziąć pod uwagę inne rzeczy, bo ostatecznie mówisz, powiedziałem ci to, co ci powiedziałem, natomiast decyzja jest twoja, więc wybór należy do Arjuny, co z tym zrobić, natomiast no jakby możliwe rozwiązania i aspekty, różne kwestie, które wynikają z tych rozwiązań, są jakby treścią Bhagavad Gita. No tutaj Simon Hesse na początku tej książki mówi o tym, że w ogóle charakteryzuje, jak wygląda ta noc duszy, nie? Czym ona się charakteryzuje? I tutaj pisze o tym, że jest taki podstawowy stan, który charakteryzuje się tym, że jest to strach o przyszłość, żal za przeszłość i chaos w danym momencie, w którym się znajduje, że nie jesteś w stanie w ogóle zebrać myśli, to jest jakby jedna rzecz. Poza tym charakteryzuje to tym, że my jako osoby zaczynamy wycofywać się z życia, pojawia się całkowita bezradność. Jest to taki wręcz podręcznikowy przykład tego, co się działo z Arjuną, nie? No to dokładnie opisuje stan psychologiczny Arjuny. No i tutaj rozmawialiśmy wcześniej o poszukiwaniu sensu. Jeżeli jesteśmy o poszukiwaniu sensu i to jest jakby ten trzeci aspekt tutaj zrozumienia tytułu książki, co może jest nieoczywiste dla kogoś, kto nie wie, jest taki aspekt psychologiczny, właśnie zajmujący się poszukiwaniem sensu. Nazywa się tylko logoterapia, a twórcą tej logoterapii jest, to jest metoda psychologiczna ukierunkowana na rozważania nad sensem. I twórcą tej szkoły psychologicznej jest Viktor Emil Frankl, który pochodzi z Wiednia i jest jakby współczesnym do głównych, najważniejszych twórców psychoterapii, czyli do Karla Gustawa Junga i... On jest zaliczany do tego kręgu? Tak, oni jest ich było trzech i jak się nazywa? Freud? I Freud, tak, on jakby jest trzeci
trzeci czy czwarty, w zależności jak to liczyć, właśnie badający to. I jego historia jest o tyle ciekawa, ponieważ on jakby rozważania nad poszukiwaniem sensu już prowadził przed wojną. To jest Austriak żydowskiego pochodzenia. I później tak się złożyło, że trafił do obozu koncentracyjnego. W związku z tym rozważania o sensie w tej sytuacji tak na bieżąco, nie? Były na bieżąco. To jest jakby właściwe miejsce, żeby rozważać o sensie. I on jest autorem takiej książki, która nazywa się Człowiek w poszukiwaniu sensu. Słyszałem dużo o tej książce. Tak. I ta książka opisuje, to jest taka jego biografia, w której opisuje swoje traumatyczne przeżycia z obozów koncentracyjnych. Między innymi był w Auschwitz i w Dachau i przeżył te obozy. Opisując właśnie historię czy sytuację w tym obozie, które go spotkały, jego osobiście i tych więźniów, których współwięźniów, z którymi tam był. Dlaczego niektórzy przetrwali obozy, bo wiemy, że są, mimo że tam były ciężkie warunki, dużo ludzi umierało dość szybko, tam średnia życia była około 3 miesiące. Nie mówię o tych, którzy od razu trafiali do komór gazowych, ale o tych, którzy tam jakby funkcjonowali, żyli. To była średnia, czas życia był 3 miesiące, kiedy ludzie tam umierali. Natomiast było wielu, którzy przeżyli nawet 5 lat w obozach. I on, nie pamiętam w tej chwili, ile on spędził czasu w obozie, natomiast na pewno dłużej niż 3 miesiące. I on w tej książce opisuje psychologiczne aspekty tego, dlaczego niektórzy przeżywali mimo tak ciężkich warunków, a niektórzy nie. I jego odpowiedzią było to, że jeżeli ktoś posiadał poczucie sensu i jakiegoś celu w życiu, to dawało taką niezwykłą siłę, aby przetrwać ten ciężki moment. I również ludzie, którzy tracili to poczucie w wyniku sytuacji, która tam była, no to oni gaśli w oczach i umierali w ciągu kilku zaledwie dni, mimo że wcześniej miesiącami na przykład byli w stanie tam egzystować w tych warunkach. Więc jego odpowiedzią była to, że jeżeli posiadamy jakiś sens, jakiś cel, jakąś wyższą wartość w życiu, to nas na tyle napędza, że pozwala nam przetrwać ciężkie sytuacje w życiu, ciężki moment. I jego odpowiedzią było to, bo on pracując nad tym właśnie logoterapią i nad pracą taką właśnie na temat sensu. Ta jego książka została zniszczona tuż przed wojną, czy w momencie jak był aresztowany, i on chciał ją napisać jeszcze raz i to był jego sens. To była jego idea. To była jego idea, to była taka jego wyższa wartość, która pozwalała jemu przetrwać bycie w obozie. No i tam oczywiście są jakieś inne przykłady, że ktoś chciał na przykład wrócić do rodziny albo odnaleźć rodziców, czy jakoś tego typu rzeczy, więc te rzeczy nadawały ludziom sens, aby przetrwać w tym ciężkim czasie. No tak. No dobra, tutaj ten temat tego tak zdefiniowania tego, w jaki sposób można samemu scharakteryzować taką noc duszy, mamy już omówiony. I teraz ciekawa rzecz pojawia się w tej książce, że w trakcie tego kryzysu egzystencjalnego każdy z nas szuka jakiejś pomocy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj pojawia się coś takiego, że podczas poszukiwania tej pomocy pojawiają się tak zwane osoby, które chcą nam pomóc i dają nam rady. I tutaj Simon Hess... Ale poczekaj, bo zanim jeszcze przejdziemy do tego... No bo rozmawiamy o tym, czy to jest dobry moment poszukiwania sensu, nie? I teraz na przykład Bhagavad Gita wymienia cztery rodzaje osób, które szukają kontaktu z absolutem, czyli rozwiązania. I jedną z tych osób są osoby, które są w niedoli, są pragnące bogactwa, są ciekawi i ci, którzy poszukują wiedzy o absolucie. I spośród tych czterech, te, które są w niedoli, spełniają definicję tych, którzy mają ciemną noc duszy. No tak. No bo coś się wydarzyło. W związku z tym to jest jedna z tych kategorii, która poszukuje jakiegoś rozwiązania. To takie mamy powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. I ta ludowa mądrość właśnie ilustruje tą sytuację, że te osoby jakby mają tą motywację do tego, żeby poszukiwać. I to jest odpowiedź na to pytanie, które zadałeś na początku. Czy to jest właściwy moment? To jest w zasadzie żeby poszukiwać rozwiązania tej sytuacji. To jest jedyny moment, kiedy możesz poszukiwać sytuacji, bo jeżeli bardziej właściwego nie będzie, nie? Dokładnie tak. Jeżeli jesteś w wygodnych, komfortowych warunkach, wszystko jest tak, jakbyś chciał i do tego przywykłeś i jest fajnie, to nie masz motywacji.
Bo po co masz nad tym pracować i coś zmieniać i próbować to zaakceptować, skoro wszystko idzie po twojej myśli idealnie tak, jakbyś chciał. I jesteś w tym zadowolony w jakiś sposób. Czyli przez to chcesz powiedzieć, że te wszystkie przeszkody, które nam się przytrafiają, mają nas budować? Taki, że tak powiem, kołczerski pomysł na rzeczywistość? No, mogłyby, pod warunkiem, że przezwyciężysz ten pierwszy impuls, który miał Arjuna i nie uciekniesz do lasu, nie rzucisz się w wir bitwy, żeby cię ta bitwa zabiła i pochłonęła, bo jeżeli podejmiesz tą decyzję, no to wtedy jakby nie wzrastasz. Nie idziesz jakby do przodu, tylko jakby zostajesz, ta sytuacja cię pokonuje, nie? Mówisz rzecz, o której tutaj Has dosyć mocno wspominał, o tym, że na początku trzeba pewne rzeczy uregulować, żeby można było iść dalej, nie? No Arjuna miał ten moment tego chaosu w głowie, że tak jak mówiliśmy, no albo ucieknie do lasu, albo rzuci się w wir, a niech to się skończy po prostu, niech to się skończy, niech ktoś to ode mnie weźmie, ten moment. I ten moment przy tej ciemnej nocy duszy, on zawsze jest jakby na samym początku, ale wracając do myśli, którą zacząłem, że podczas właśnie tej nocy duszy pojawiają się osoby, które chcą nam pomóc. I właśnie Simon Haas opowiada w tej książce o tym, że te osoby, które starają się nam pomóc, one też chcą nam pomóc z poziomu pewnych energii, z poziomu pewnych gun natury materialnej, nie? Że pojawiają się na przykład, wiesz, jesteś w trudnym położeniu i nagle pojawia się ktoś i mówi, ty daj spokój, jakimiś pierdołami się zajmujesz, wiesz, no to są jakieś, wiesz, ludzie mają cięższe rzeczy w życiu, ktoś umiera i tak dalej, a ty jesteś zdrowy i możesz się wziąć. I tutaj właśnie Simon Haas mówi o tym, że to jest taka pomoc z poziomu tej guny energii ignorancji, że ktoś w ogóle nie rozumie twojego położenia, a próbuje cię dyskredytować, nie? To jest jeden poziom. Potem mówi o, że pojawiają się też inne osoby, które dają ci rady, jak to jest w ich przypadku, jak oni sobie poradzili z podobną sytuacją. Ale to też często nie działa, bo to, że ktoś jest w tej sytuacji już był, to nie znaczy, że wszystkie składniki składające się na tą sytuację, one będą takie same. I często to też doprowadza do frustracji, bo ktoś od ciebie wymaga, żebyś ty zrobił tak, jak on ci radzi, ale ty tak naprawdę nie jesteś tą osobą, więc nie możesz tak działać. I Simon mówi właśnie o tej trzecim rozwiązaniu, które jest takie najbardziej ciekawe i to z punktu widzenia też psychologii jest ciekawe, bo on mówi o tym rozwiązaniu w gunie dobroci, czyli mówi o tym, że my tak naprawdę to, co możemy zrobić dla takiej osoby, to możemy przy niej być, możemy tego wysłuchać, możemy zrozumieć tą sytuację, no ale jedyne, co możemy zrobić, to co robią czasem psychologowie, że oni słuchają. I tu nie chodzi o to, że masz się zamienić w psychologa, ale czasem osoba, która ci o czymś opowiada, to ona sama wpada na to, jak ona ma sobie to życie swoje poukładać, nie? Nie masz takiego doświadczenia? Tak? Znaczy to jest taki opis jakby procesu terapeutycznego, gdy terapeuta jest słuchaczem i nie doradza, tylko wysłuchuje, ewentualnie naprowadza ciebie, a nie radzi ci, nie? Taki, w takim sensie nie próbuje ci mówić, albo cię wykpić, jak w przypadku tej pierwszej osoby, albo poradzić, zrób tak, bo ja tak zrobiłem i to zadziałało, co w tym przypadku może zadziałało, a w twoim może nie, tylko raczej jest wspierającym ciebie. Jest twoim towarzyszem, obserwatorem. Pomaga ci szukać rozwiązania. Pomaga ci szukać rozwiązania. To rozwiązanie musisz znaleźć w sobie, tak jak Krishna mówi w Arjunie na końcu, wszystko ci powiedziałem, teraz podejmij decyzję, to jest twoja decyzja. Więc nie mówię, masz zrobić tak i tak. No, masz już, wiedzieć wszystko. Bo cię zabije. Albo tam coś. Nie, to jest twoja decyzja. Rób co uważasz. No ja powiedziałem co mogłem, pokazałem ci to z innej perspektywy, a teraz ty podejmij decyzję. Tym mnie Bhagavad Gita ujęła. I to był moment, gdy czytając Bhagavad Gita zrozumiałem, że to jest coś, co przemawia do mnie. Że tam nie ma czegoś, że powiedzą, albo zrobisz tak, albo koniec, idziesz do piekła, już nic z ciebie nie będzie, nie? Tylko Krishna powiedział, tak, tu są mój punkt widzenia, ty mi swój pokazałeś, ja ci wszystko opowiedziałem. Więcej nie mogę ci pomóc, rób jak uważasz. No i pokazują mu też różne punkty widzenia, no bo na każdą, choćby z tych trzech punktów widzenia, nie, że mamy z punktu widzenia gór natury materialnej, mamy trzy punkty widzenia, więc z każdego z nich można na tą daną sytuację w różny sposób popatrzeć. Ale decyzja jest twoja, no bo może nie możesz z jakiegoś powodu czegoś zrobić, mimo że w jakiejś innej sytuacji to byłoby właściwe rozwiązanie, właściwa rzecz do zrobienia dla kogoś innego, ale no nie dla ciebie. Super. No dobra, no to teraz krótka przerwa muzyczna i za momencik do was wracamy. Co teraz będzie? Jeszcze nie będzie premiery muzycznej drugiej,
Na razie damy wam do posłuchania coś równie wyciszającego. Za moment wracamy. No i jesteśmy. Pozdrawiamy was serdecznie. Ktoś, kto do nas dołączył teraz, to chcieliśmy powiedzieć, że słuchacie audycji Światło Pochodzi ze Wschodu, która emitowana jest w Radiu Zamek Nadaje. Dzisiaj rozmawiamy o książce Simona Hassa, Yoga, a ciemna noc duszy, która będzie dzisiaj nagrodą w naszym konkursie. Po tej części będziemy myśleć nad, tutaj mamy już pytanie lekko wymyślone, zadamy to pytanie, także bądźcie czujni. No ale dobra, wracamy do tej całej kwestii jogi i ciemnej nocy duszy. I tutaj mówiliśmy o tym, że są te etapy przechodzenia przez tą noc duszy. I Simon Haas, jak również Krishna w Bhagavad Gita mówi o tych etapach i podaje takie cztery etapy. Pierwszy etap to jest właśnie to, o czym tu Krishna Kirtan mówił, że trzeba wyruszyć w podróż duchową albo w ogóle w podróż przybliżającą nas do nas jako takich. Następnym etapem przechodzenia przez tą ciemną noc duszy jest zrozumienie tego, że wszystko, co w życiu nas spotyka, żeby traktować to jako nagrodę. I o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Trzecim etapem przechodzenia przez tą ciemną noc duszy jest to, żeby skupiać się, tutaj jest napisane, inteligencję traktować jak miecz wojownika. Czyli chodzi o to, żeby umieć zrozumieć, co z nami się dzieje w danej sytuacji. No i ostatecznym uwieńczeniem jakby tego wszystkiego jest odnalezienie tej świętej miłości, czy jakkolwiek by nie rozumieć, czegoś, co jest wyższe niż do tej pory było dla nas ważne. No i tutaj właśnie mam do ciebie, Krishna Kirtanie, pytanie, bo wspomnieliśmy o kwestii tego, że musimy wyruszyć tą podróż, bo nie mamy już innej drogi, nie możemy, jeżeli chcemy jakby przejść przez tą noc duszy, to nie możemy się w sobie zamknąć, uciec do lasu albo rzucić się w wir walki i tak dalej, żeby nas pokonało, więc musimy zacząć działać. I ty wspomniałeś tutaj w przerwie muzycznej, że są etapy takie choroby, ale to też, no ta noc duszy też jest chorobą, nie? Czy mógłbyś coś powiedzieć? No jest chorobą duszy albo chorobą psychiki. Natomiast, mówiłem o tym, że są takie cztery czy pięć etapów w zasadzie psychologicznych, które psychologia wyróżnia w momencie, jeżeli znajdziemy się w jakiejś sytuacji ciężkiej, takiej niespodziewanej, która nas bardzo porusza, którą tutaj określamy ciemną nocą duszy i jest pięć etapów jakby, które nas przez które przechodzimy i one są opisane, wyróżnione, natomiast nie też jest to, że one mogą występować właśnie. To nie jest tak, że przechodzimy z jednego do drugiego, one mogą wychodzić równolegle w jakimś tam stopniu, natomiast ostatecznie musimy znaleźć się w pełni w piątym, żeby móc pójść dalej. No i tak jest, jeżeli nas spotyka coś czego nie przewidzieliśmy, co nas porusza. No to pierwsza faza to jest faza zaprzeczenia i izolacji. Czyli nie akceptujemy tego, że zaprzeczamy, że coś się stało. Może nie będziemy jakiegoś konkretnego przykładu podawać, ale każdy chyba wie, o co chodzi, że jaka to sytuacja może być. W głowie nam się nie mieści. Tak, w głowie nam się nie mieści. Więc pierwsza faza to jest zaprzeczenie. Jeżeli zaprzeczamy temu, nie, to się nie mogło wydarzyć, to się nie wydarzyło. To jest sen, to jest zła informacja, to jest... Ktoś się pomylił, trzeba to sprawdzić. Drugim etapem jest faza gniewu, czyli jesteśmy zdenerwowani, wkurzeni na to, że to się wydarzyło, że to jest niemożliwe, że to nam się przydarzyło. Trzecia faza to jest faza targowania się, czyli próbujemy negocjować, próbujemy odkręcić tą sytuację, która nam się zdarzyła, że może jeżeli zrobię to i to, albo coś innego, no to ta sytuacja jakby się cofnie i ona nie będzie miała miejsca. Później czwarta faza to jest depresja, czyli takie załamanie się, kiedy już widzę, że te wszystkie rzeczy... Targowania nie pomagają, się odkręcanie nie pomaga, że sprawdziliśmy i to jednak jest prawda i już jesteśmy tacy przygnębieni bardzo tą sytuacją.
która się wydarzyła i nic z tym nie da się zrobić. No i później wchodzimy w piątą fazę, czyli to jest faza pogodzenia się, akceptacji tego stanu i czujemy, dobrze, to wszystko się wydarzyło, to jest prawdą, muszę z tym dalej żyć, muszę dalej iść. I tak, i dopiero wtedy możemy jakby to są fazy przechodzenia przez tą ciemną noc z punktu widzenia psychologii. I to nam powoduje, że możemy dalej jakby egzystować, żyć. Oczywiście mamy to doświadczenie ciemnej nocy, które doświadczyliśmy, ale ono jakby kończy się w tym momencie, kiedy następuje pełny stan akceptacji. No właśnie o tym stanie akceptacji chciałem, bo sytuacja, w której się znajdujemy, nie jest zbyt komfortowa i tutaj w książce pada takie zdanie. Główną przyczyną naszego cierpienia jest walka z rzeczywistością, brak zgody na stan faktyczny rzeczy. Czy twoim zdaniem nie jest to taka trochę postawa wygodnicka? No to jest ta faza targowania się, o której mówiłem wcześniej, że nie zgadzam się z tym i próbuję zmienić to. Ale ponieważ sytuacja jest, weźmy ten przykład Arjuny, sytuacja jest taka, że jest pole bitwy, jest walka, on może próbować się targować, ale zmienić to, żeby jednak jedni Dhritarashtra, Pandawą dał te pięć wiosek, ale on już tego nie chciał zrobić, więc jakby targowanie się tutaj nie ma sensu. Ponieważ ta faza już przeszła, więc on może powiedzieć, nie, jeszcze spróbujemy coś zrobić, ale z historii Bhagavad Gita wiemy, że ta bitwa doszła, do bitwy doszło w momencie, kiedy wszystkie inne metody już przestały działać. W związku z tym on może nie akceptować, ale nic z tym już nie może zrobić. To już w zasadzie ta bitwa jest nieuchronna. Tak, ale tutaj ja bardziej to w takim kontekście mówiłem tego ostatniego etapu przechodzenia przez ten tak zwany stan chorobowy, że ty zaczynasz coś akceptować. Że to jest jakby stan, w którym zaczynasz, od tego stanu dopiero zaczynasz się budować, nie? Że to jest... No dlatego weźmiemy teraz Bhagavad Gita, Krishna mówi, okej, jesteś wojownikiem, to jest twoja natura, to jest to, co trzeba zrobić. Cel nie jest, wynik nie jest zależny od ciebie, najważniejsze, dlatego tutaj mamy, że pierwsza rzecz, żeby wyruszyć w duchową podróż, więc odpowiedź z Bhagavad Gita jest, musisz zacząć działać, musisz być ruchomy, nie możesz być pasywny i bierny w tej sytuacji, musisz być aktywny. A później wszystkie działania traktować jako nagrodę, niezależnie jaki jest rezultat, więc musisz działać bez pragnienia rezultatu. I jeżeli działasz dla działania, no to wtedy jakby osiągasz pewien stan, w który efekty nie zależą od ciebie, a ty nie oczekujesz tych efektów. W związku z tym po prostu robisz swoje. Robisz swoje. I inteligencję traktujesz jako narzędzie, aby podejmować właściwe decyzje zgodnie z tym, kim jesteś, co umożliwia twoja natura, czy twoje ciało, czy twój stan psychiczny w danym momencie. Według najlepszej wiedzy i umiejętności. Może to będzie miało efekt, może nie, ale to trzeba wrócić do poprzedniego punktu. Natomiast robisz najlepiej, co możesz w tej sytuacji, w której jesteś i w której możesz coś zrobić. Rezultat nie zależy od ciebie. Patrz, właśnie to jest poprzedni. Właśnie to jest jedna z trudniejszych rzeczy do zrozumienia w funkcjonowaniu w tej rzeczywistości. Że działasz bez przywiązania do rezultatu. Wydaje się to wręcz absurdalne. No jak można chcieć działać? Chociaż całe życie nam mówiono i cały czas doświadczamy tego, że każde działanie ma na końcu jakiś cel. A tutaj nagle Krishna w Bhagavad Gita mówi, wiesz, no ty masz działać, a rezultat nie jest twój. To jest trudne do zrozumienia, nie? No, bo zazwyczaj pracujemy po to, żeby osiągnąć jakiś rezultat, nie? Pracujemy, idziemy do pracy, bo chcemy dostać pieniądze, za to chcemy sobie coś kupić, co potrzebujemy. I taki jest nasz cel, jakby... I motywacja. Motywacja, żeby iść do pracy. Nie wiem, sadzimy owoce, drzewa, rośliny w ogrodzie po to, żeby wydały owoce, albo żeby było przyjemnie później usiąść pod jabłonką w jakimś otoczeniu kwiatów. No i po to to robimy. Natomiast jakby z ten punkt widzenia z Bhagavad Gita jest taki, że musisz zajmować się tym ogrodem dla zajmowania się tym ogrodem, a nie po to, żeby później był wspaniały ogród, w którym możesz cieszyć się wieczorami lub w ciągu dnia spędzać tam czas. Najwyższy poziom chyba działania w tym świecie, nie? Że działasz nie dlatego, żeby mieć rezultat, ale dlatego, żeby wypełniać swoje obowiązki. No, jest jakiś, zawsze musi być jakiś ideał, do którego dążymy. No dobrze. Chciałbym też, żebyś skomentował taką kwestię,
zawartą w książce. Simon Haas pisze tak. Jeśli wkładasz w coś serce, nic nie jest kłopotliwe i trudne, bo poświęcasz temu świadomie uwagę tu i teraz. Jeśli nie wkładasz coś z serca, to choćby to było coś naprawdę niezwykłego, może to wcale nie prowadzić do spełnienia. Jak byś się do tego odniósł? No, to jest jakby parafraza nauk Bhagavad Gity. No i wnioskiem i z tego wynika, że jeżeli coś robisz, rób to z pasją, z zaangażowaniem, z chęcią, żeby to działać, a nie na odczepsie tak zwane, czy na lekceważący sposób. Jeżeli zrobisz to z pełnym zaangażowaniem, z pełnym oddaniem, z pełną pasją do robienia danej rzeczy, no to wtedy masz szansę na to, że efekty się pojawią. Takie czy inne. Znaczy rezultaty nie zależą od ciebie, ale jakieś efekty się pojawią. Jeżeli robisz to na byle jak, no to te rezultaty się nie pojawią. Ten przykład, który podałem wcześniej, robienie ogrodu, żeby ogród był piękny, musisz z pełnym zaangażowaniem zająć się wyrywaniem w nim chwastów i sadzeniem odpowiednich roślin w odpowiedni sposób, w odpowiedniej kolejności, w odpowiednich kształtach, formach czy rzędach, jakkolwiek to tam ma wyglądać. Jeżeli będziesz robić to byle jak, no to albo bez pełnego zaangażowania, no to nie wydarzy się nic. Ani ten ogród nie będzie piękny, albo niepiękny, a zarośnie może chwastami, może część będzie ładna, może nie, no ale nic się nie wydarzy. W związku z tym ten element zaangażowania, pasji, oddania do tej czynności jest i pełnego poświęcenia się tym czynnościom jest potrzebny. Super. No bardzo ładne. No nie mam nic do dodania, ale mamy pytanie. Pytanie konkursowe. Proszę. Pytanie konkursowe, gdzie do wygrania są dwie książki. Teraz będzie pytanie, za chwilę włączymy muzykę i po tej muzyce rozstrzygniemy konkurs. Najpierw zanim będzie pytanie, to powiedz, gdzie należy odpowiadać na to pytanie. Tak, no na to pytanie należy odpowiadać albo na aplikacji, którą tutaj macie, Zamek nadaje, albo pod postem na Facebooku. Pytanie jest dosyć proste. I dla tych, którzy... Mamy do zadania dwie książki. Dwie książki. Pierwsze dwie osoby, które odpowiedzą. Tak, pierwsze dwie osoby, które odpowiedzą, będą właścicielami tych książek. Także jedziesz. Pytanie jest następujące. Ile książek napisał Simon Haas? Bardzo proste. Simon Haas, ile napisał książek? To jest pytanie. Czekamy na odpowiedź przez długość następnej piosenki, a następna piosenka, moi drodzy, to będzie piosenka zapowiadana premiera, o której mówiłem na samym początku. Jest to premiera łódzkiego zespołu, dość mocno grającego. Ja osobiście jestem fanem tej muzyki. Wychowałem się na Sepulturze, Slayerze i na wielu innych tego typu brzmiących kapelach. A ta premierowa muzyka jest też dosyć mocna i zespół nazywa się Darmetic, a singiel, który wydali, nazywa się Prison by Choice. Także zapraszamy Was do muzycznej uczty, dosyć ostrej, i po tej muzyce będziemy rozwiązywać. Także do usłyszenia za moment. No tak, pojawiło się kilka odpowiedzi. Ale mamy zwycięzców. Ale mamy zwycięzców. Już tutaj żeśmy, że tak powiem, z zapartym tchem czekali na moment pierwszych odpowiedzi. No i tutaj pojawiło się kilka odpowiedzi. Wioleta napisała, że 5. No ale to nie jest dobra odpowiedź. To nie jest dobra odpowiedź. 5. Miejmy nadzieję, że w przyszłości napisze 5. No, to musiał jeszcze napisać. To jeszcze musiałby dopisać 3, tak? Tak. To jeszcze by dopisać musiał 3. I teraz tak. Łukasz napisał, że 2. I jest pierwszym zwycięzcą Łukasz Degórski. Tak, a drugim zwycięzcą jest Igor, który napisał, że też 2. I trzecim, którego serdecznie pozdrawiam i dla Tomeczka też coś będę miał, bo to był trzeci nasz zwycięzca, ale jak się, Tomeczku, pojawisz tutaj, mam nadzieję, na urodzinach radia, to będę miał też dla ciebie, bo Tomek też napisał, że 2, ale napisał na aplikacji trochę później niż chłopaki tutaj. Także, Tomeczku, dla ciebie też coś będę miał, czyli zwycięzcami jest Łukasz i Igor, a Tomek dostanie ode mnie nagrodę pocieszenia. Także tak to wygląda na ten moment, jeśli chodzi o
jeśli chodzi o zwycięzców książki. Dobra, zajrzymy też jeszcze w komentarze. Napisała Leśna Baba, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Małgosie. Słyszałem, że niestety nie pojawi się tutaj na ten weekend, tym bardziej przykro, bo myślałem, że się może spotkamy. I ona napisała: witaj przyjacielu, no chyba znaleźliśmy sens. Słuchajcie, on jest w lesie. Pozdrówki. No może być dla kogoś sens w lesie, jak najbardziej. Tak, no las jest, że tak powiem, najlepszym terapeutycznym miejscem, przynajmniej dla mnie też uważam, że to jest miejsce, które... I to jest ta trudność właśnie, o której mówiliśmy wcześniej, żeby naprowadzić kogoś, żeby ktoś odnalazł sens, który jest dla niego. No tak. A nie, żeby mu powiedzieć, słuchaj, u mnie to było właśnie coś tam i w związku z tym powinieneś to robić, a może to w ogóle dla mnie to nie ma w ogóle sensu. No właśnie, dlatego super, że Małgosiu właśnie wyznaliliście ten sens i to jest super. No ale tutaj w międzyczasie komentarz dał jeszcze Łukasz, który zresztą wygrał książkę i napisał: im większy hałas w życiu, tym bardziej ciąży przeszłość, a przyszłość przeraża. Uporządkowanie tego, co tu i teraz, jest kluczem w uporaniu się z tym, co było, oraz przygotowaniu się na to, co będzie. Tak do mnie pogadała Bhagavad Gita, kiedy przeczytałem ją ze 25 lat temu. Mówię o swoim osobistym odczuciu te ćwierć wieku. Tak to zapamiętałem. Potem były momenty w życiu, że odczuwałem tę prawdę na własnej skórze. Jakiś porządek moralny, wartości, miłosierdzie, oddanie. Wszystko to wysłane w kosmos przyczynia się do uporządkowania życia, bo wraca do wysyłającego. Taki komentarz dał Łukasz. No dobrze, jesteśmy też... Dziękuję Łukaszu za ten komentarz. Naprawdę... Jest to prawda, z którą ja się również identyfikuję. Ale mam tu pytanie do naszego gościa, bo rozmawialiśmy o tych etapach przechodzenia przez ten kryzys egzystencjalny, przez tę noc duszy. I tutaj jednym z najważniejszych kwestii przechodzenia przez ten kryzys egzystencjalny, o którym mówi też Bhagavad Gita, jest etap, w którym musimy się zastanowić nad tym, kim my tak naprawdę jesteśmy, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić w swoim życiu. I zarówno Simon Haas w swojej książce, jak i Bhagavad Gita, to są główne tematy ich rozważań, bo od tego zaczyna się całe zrozumienie rzeczywistości. Że my musimy wiedzieć najpierw, kim jesteśmy, żebyśmy mogli rozumieć to, czego potrzebujemy. Tak jak na przykład tutaj Gosia powiedziała, że odnalazła las i tam się czuje dobrze. Tak samo my jako dusze też potrzebujemy zrozumieć, kim jesteśmy. Jak byś się do tego odniósł, że to jest takie najważniejsze? No, zgodnie z naukami Bhagavad Gita, z tym sensem, który tutaj jest zawarty, to jest taki najwyższy poziom zrozumienia, że jesteśmy duszą, która poszukuje miłości i tej świętej miłości, czyli tej duchowej. I to jest jakby ten najwyższy punkt zrozumienia, do którego nie każdy dochodzi, nie każdy go chce, nie każdy go potrzebuje, ale z tej perspektywy, z perspektywy Bhagavad Gita, to jest ten jakby najwyższy. To jest jakaś cel, prawda, którą Bhagavad Gita niesie, nie? Tak, to jest ta prawda, którą niesie Bhagavad Gita i to jest ten najwyższy etap zrozumienia i ten najwyższy cel. I to ostatecznie rozwiązuje wszystkie problemy, jeśli dojdziemy do tego etapu, no ale oczywiście trzeba chcieć jakby podążać w tą stronę. I tutaj to jest takie ostateczne rozwiązanie poszukiwania sensu, poszukiwania spełnienia, gdzie poszukujemy dusza, nasza jaźń, wieczny element w nas poszukuje świętej miłości, czyli tej duchowej miłości i to daje nam tak naprawdę ostateczne spełnienie i szczęście i ten najwyższy rodzaj sensu w życiu. I tutaj właśnie Haas dzieli tą, no bo z jednej strony by wydawało się, że to jest takie dość mocno wyświechtane, ale to w każdej kulturze praktycznie, w każdej przestrzeni, gdzie ludzie poszukują jakiegokolwiek sensu, miłość jest często odpowiedzią, jakakolwiek ona by nie była. I tutaj Haas dzieli tą miłość na jakby dwa poziomy, czyli dzieli ją na tak zwaną miłość małą, uwarunkowaną, czyli taką miłość do najbliższych, taką miłość, ale ta miłość też
może często kończyć się frustracją i ona nie jest jakąś ostateczną odpowiedzią, bo tam są też jakieś braki w tej miłości. No choćby to, że ta miłość jest tymczasowa, ona jest skończona. No, w momencie, kiedy uczestnicy tej sytuacji umierają, tam ta miłość przestaje istnieć. Przynajmniej w takim rozumieniu, jakim była do tej pory, nie? No bo wiadomo, można kogoś kochać jeszcze po śmierci, nie? Tak, oczywiście, no ale jeżeli ten, kogo ja kocham, umarł i ja żyję, no to ja mogę go jeszcze kochać, ale jeżeli ja umrę, no to w tym momencie jakby ta sytuacja już przestaje istnieć absolutnie całkowicie. No tak, no i tutaj on pokazuje jeszcze wyższy wymiar miłości, czyli tak zwaną świętą miłość, miłość transcendentną. To jest miłość, on to ujął w taki sposób, że to jest miłość do każdej żywej istoty z Bogiem włącznie. Miłość ta zaspokaja w pełni nasze pragnienie kochania, nie kończy się frustracją, bo jest to uczucie duchowe. Czy myślisz, że każdy może osiągnąć ten stan zrozumienia rzeczywistości? No potencjalnie, zgodnie z naukami Bhagavad Gita, każdy. Natomiast czy każdy osiągnie, czy każdy, to jest inna rzecz. I czy każdy chce to osiągnąć, to jest inna rzecz. Natomiast potencjał każdy ma. I zgodnie z naukami Bhagavad Gita, to jest ten ostateczny etap, kiedy jeżeli uzmysłowimy sobie, czy osiągniemy stan miłości do wszystkich i będziemy postrzegać wszystkich jako duszę i będziemy mieli relacje z Bogiem, będziemy go postrzegać jako tą najwyższą duszę, no to ten stan jest stanem wiecznym, on nie podlega wpływowi czasu i wtedy on jest jakby zwieńczeniem tych wszystkich zmagań, które przechodzimy w ciągu życia. No jakby ci ktoś zadał takie prowokacyjne pytanie i zapytał cię, w jaki sposób się wznieść do tego stanu, jeśli mówisz, że każdy może się wznieść i ktoś by był tym zainteresowany. Potencjalnie, tak, może tak, każdy, ale... Nie? Ale czy każdy chce, no to już... No ale dobra. Z obserwacji widzimy, że nie. No dobra, no załóżmy, że ktoś chce, no i co ma zrobić? Co byś takiej osobie powiedział? Co ma zrobić, żeby przestać już cierpieć w tym świecie i zacząć dostarczać, nie wiem, doświadczać takiego stanu równowagi. No Bhagavad Gita wspomina o pierwszym warunku, czyli mówi o Sharanagati, czyli o podporządkowaniu i takie jest zwieńczenie nauk Bhagavad Gita, że... Ale podporządkowanie komu? Podporządkowanie Bogu. Krishna mówi do Arjuny, podporządkuj się mi, ja uwolnię cię od wszystkich następstw, po prostu wypełnię moją wolę. I to jest ten skrócie, krótko, odpowiedź na to pytanie, co należy zrobić. Należy podporządkować się Bogu i wypełniać Jego wolę, praktykować Jego wolę. Brzmi tak radykalnie, dosyć mocno, nie? No, to jest radykalnie, ale to jest też takie dobrowolne podporządkowanie, bo żeby to zrobić, trzeba mieć to zrozumienie, że to jest warte, że rezultat tego jest warty tych etapów, które są tam potrzebne na tym na tej ścieżce. I oczywiście nie omawiamy teraz tej ścieżki wszystkich etapów, ale rozmawiamy o niej tylko w sensie jako idei. Mówisz o idei. O idei, natomiast no, gdybyśmy chcieli, no to możemy zrobić jedną i pewnie nie jedną audycję, żeby omawiać wszystkie elementy po drodze i wszystkie etapy. Natomiast dążenie do poznania Boga, czy to w przypadku Jana od Krzyża, czy w przypadku Bhagavad Gita, czy w przypadku książki Simona Hassa, jest jakby tym zwieńczeniem. No i oczywiście na tej ścieżce są różne etapy, różne rzeczy, które nas mogą spotkać, ale przez które musimy przejść, ale ostatecznie celem jest święta miłość i ona jest zwieńczeniem tych wszystkich zmagań. Ważny punkt, który tutaj powiedziałeś, to jest to, że ktoś musi zrozumieć to. Bo to nie działa z automatu, żeby podporządkować. Nie, no to jest wewnętrzny proces, to jest taka rzecz, to jest nasza własna wewnętrzna decyzja. Musisz dojść do tego. Zrozumieć. Czy nie zrozumieć? Doświadczyć? Dojść do takiego przekonania wewnętrznego, tak, to jest to, co chcę robić, chcę to robić. To jest moja wewnętrzna decyzja i robię to. To nie może być narzucone z zewnątrz, to nie może być wymuszone przez kogoś. To jest trochę jak w Bhagavad Gita, nie? No to jest w Bhagavad Gita. Że właśnie zostało wszystko dane, powiedziane, co trzeba zrobić, ale no decyduj, nie? Krishna mówi, podporządkuj się mi, ale nie mówi, że jak nie, to ci tam utę głowę. No właśnie. To musi być twoja decyzja. No tak, suwerenna, kompletnie. Tak, i to tylko wtedy masz szansę zadziałać. Pytanie, które myślę, że już jest takim pytaniem troszkę końcowym. No nie jesteśmy w stanie, no tutaj przygotowaliśmy jeszcze więcej informacji na temat tej książki, naprawdę chcieliśmy podejść trochę do tematu tej książki w sposób kontekstowy, bo nie chodziło nam o to, żeby ją zespoilerować i opowiadać, bo to nie w tym rzecz, tylko chcieliśmy podejść kontekstowo, żeby powyciągać z niej takie fajne
smaczki, które was w pewien sposób zainteresują i pokażą wam, że to jest coś, do czego warto, nad czym warto się pochylić, nawet ze względów takich zwykłych ludzkich ciekawości, bo to jest naprawdę ciekawa książka, to jest fajnie napisane, tam są takie ludzkie przykłady, on też opisuje swój jakby, swoje przejścia i tak dalej, i tak dalej. To jest, ta książka jest naprawdę, dla mnie ona była ważna, mimo tego, że tak jak żeśmy rozmawiali już wcześniej, trochę tam już z tym życiem duchowym mam coś wspólnego, to jednak ta książka była dla mnie ważna, bo ona pokazała mi jeszcze inną przestrzeń widzenia rzeczywistości. I tam w tej książce też jest taka fajna rzecz powiedziana, że ciemna noc, czy kryzys egzystencjalny, jakkolwiek by tego nie nazwać, jest takim katalizatorem, który wyzwala w nas często, jak to mówią, że mamy dwie natury, nie? Tą dobrą i złą. I wyzwala nas, w nas tą złą naturę, ale czasem też wyzwala tą dobrą. I Simon Haas dał taką tezę, że jeżeli podczas przechodzenia przez tą ciemną noc duszy jesteśmy w stanie zachować się jak ludzie i rozwijać te dobre cechy, to jest duże prawdopodobieństwo, że te dobre cechy, które rozwiniemy w tym trudnym momencie, one się staną integralną częścią naszego życia, bo możemy rozwinąć również złe cechy. Tak czy inaczej one nas zmienią, bo przejdziemy przez proces transformacji, będziemy zupełnie inną osobą na końcu tej ciemnej nocy niż zaczynaliśmy ją, dlatego że ten świat, który był, już nie istnieje, w związku z tym musimy stać się inną osobą, żeby być gotowym wejść w nowy świat, który pojawił się w momencie zniszczenia starego. No tak, także no każdy z nas, jest taka fajna piosenka, ja nie pamiętam, kto ją śpiewał, Dwa wilki, i tam właśnie jest opowieść o tym, że mamy takie dwa wilki w sobie i w zależności od tego, kogo karmimy, ten bierze nad nami siłę, także jest to coś, jest to kwestia, którą ja też osobiście doświadczyłem i zgadzam się z tą kwestią, że jeżeli w tych trudnych momentach jesteś w stanie zachować swoje człowieczeństwo, tak jak powiedziałaś o obozach koncentracyjnych, nie? Tam ludzie byli w bardzo radykalnie trudnych, ekstremalnych położeniu i tam trudno było nie być egoistą, ale pamiętam, słuchałem taką historię osoby, która przeżyła obóz Auschwitz i on powiedział, że tam egoiści nie przeżywali. Że mimo tego, że sytuacja była bardzo ekstremalna i było ciężko, to jednak trzeba było zachować te resztki człowieczeństwa i po prostu być człowiekiem, nie? Także to jest taka rada też tutaj jakby od Simona dla nas wszystkich, żeby nawet będąc w tym trudnym położeniu, będąc w tej sytuacji maksymalnie ekstremalnych doświadczeń, żeby jednak to człowieczeństwo nie zostało przez nas w żaden sposób zatracone, bo jakby nie patrzeć, no nie mamy innego wyjścia, tak jak powiedziałeś, no przechodzimy przez pewien schemat funkcjonowania rzeczywistości i tak naprawdę w takim szerszym rozumieniu jest to pewnego rodzaju taka wirtualna rzeczywistość, nie? Że my jesteśmy sprawdzani. No dobra, no ale bo Krishna Arjuna w Bhagavad Gita miał problem i on przesłuchał Bhagavad Gita, podjął decyzję, znamy tą historię i co się dalej wydarzyło, dlatego pewnie rozmawiamy o tej książce, ale równie dobrze mogłoby ta historia się skończyć w tym momencie, on powiedział, nie mam tego, serdecznie dojść do lasu i by poszedł. No można by było. No i mógłby taką decyzję podjąć. I no, w ogóle nie spotkalibyśmy się, nie omawialibyśmy tego i w ogóle ta historia potoczyłaby się inaczej. No tak, ale byliśmy blisko tej całej sytuacji, bo jak pamiętasz, Bhagavad Gita ma też jakby drugie tło. W sensie, że to jest opowieść, którą opowiada temu królowi ślepemu, jego sługa, co tam się dzieje na polu bitewnym. I ten sługa opowiada mu wszystko to, co powiedział Krishna do Arjuny, a jednak ten ślepy król nie przyjął tych nauk w żaden sposób. A Arjuna je przyjął. No każdy ma wybór. No i to jest dobre. Instrukcje są, ale one trafiają, jeżeli trafiają na podatny grunt, to dokonają, odniosą jakiś efekt, jakiś wpływ, a jeżeli nie, no to nie będą miały żadnego wpływu. Jeżeli ten sługa opowiada, no to jest jak reporter, który opisuje daną historię, natomiast Arjuna i Krishna są aktorami tej historii i oni przeżywają to. I to Arjuna ma kryzys egzystencjalny wynikający z sytuacji, którą on zastał. Natomiast Duryodhana i Sanjaya, który to opowiada, oni to opisują z zewnątrz, nie mając do tego
nie mają z tym jakichś emocjonalnego połączenia, w związku z tym dla nich to jest tylko opowieść, ale nie jest to prawdziwe życie, w związku z tym oni tego nie biorą do siebie, nie dokonują zmian i czynów w oparciu o wygłoszone informacje czy sytuacje, które tam na polu bitwy miały miejsce. Super. Dobra, no to co? Będziemy kończyć. Niestety, chociaż mamy jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, obiecuję wam, że Krishnakirtan do nas jeszcze wróci, bo mamy jeszcze wiele pomysłów. Może właśnie ta Księga Dharmy to będzie jakiś tam pomysł na przyszłość. No może to, może następny temat, właśnie może być Księga Dharmy, albo któraś z kolejnych książek innych, albo jakiś inny temat. Zobaczymy. Tak, także Krishnakirtan obiecuje, że do nas wróci. Dziękujemy wam wszystkim za udział. Przepraszam, jeśli na jakieś komentarze nie odpowiedzieliśmy. Postaram się odpowiedzieć na te komentarze po audycji. Tutaj każdemu osobiście, bo no jak zwykle, brakuje nam czasu. Jak zwykle brakuje nam czasu, ta audycja powinna trwać jednak chyba 3 godziny, nie 2. Wtedy może byśmy byli w stanie się wyrobić. Tomek napisał, że się cieszy, że będzie dostanie nagrodę pocieszenia, także super, Tomku. No cóż, dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszy udział w dzisiejszej audycji. Za 2 tygodnie audycja wypada w dzień 1 listopada i mamy tutaj dla was przygotowaną taką ciekawostkę, bo razem z Idą umówiliśmy się na spotkanie i będziemy rozmawiali o bytach subtelnych, będziemy rozmawiali o momencie przejścia, o przodkach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będzie z punktu widzenia wedyjskiego, także wyczekujcie nas, my wyczekujemy was. No i na koniec też byśmy wam zapodali jakiś fajny smaczek muzyczny. Mam tutaj taką też ciekawą rzecz wygrzebaną. No poczekaj, jest jedno pytanie od Łukasza, który wybrał książkę. Pytanie jest do mnie. Czy cierpienie zawsze jest krótszą drogą do prawdy i objawienia niż przyjemność? Czy to tylko tak poeci wymyślili? Bo to chyba tylko najczęstszy pierwszy etap, a nie droga sama w sobie. No, na ile ja to rozumiem i nauki Bhagavad Gity, to nie chodzi o to, że cierpienie jest drogą do prawdy i objawienia. Cierpienie jest tym bodźcem, który powoduje chęć wejścia na drogę. Czyli to nie jest sama droga. Cierpienie nie jest drogą. Cierpienie jest bodźcem. Tak jak mamy historię Buddy, że on, jeśli znasz historię Buddy, no, że on był królem i był synem króla, żył w komfortowych warunkach. I kiedy zobaczył chorych, zmarłych, rodzących i umierających, to było bodźcem, czyli przeżył pewnego rodzaju cierpienie, to było bodźcem, żeby wejść na drogę Buddy, na drogę poszukiwania oświecenia. Natomiast samo cierpienie nie jest drogą, bo to jest takie trochę chrześcijańskie zrozumienie. To cierpienie może być bodźcem do tego, żeby poszukiwać, ale samo cierpienie nie jest drogą w jakimś żaden sposób. Proszę bardzo, jeszcze na koniec było odpowiedziane. Także super, dziękujemy. Dziękujemy i żegnamy się z wami muzycznie i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękujemy za wasz udział. Dziękuję bardzo wszystkim za udział, dziękuję Adamowi za zaproszenie i zapraszam do słuchania w kolejnych audycji Światło podchodzi ze wschodu w tak. Radiu Zamek nadaje. No i zapraszamy też na Bhakti Kwadrans na Spotify'u i zaglądania na bloga Krishna Kirtan In. Także do usłyszenia i żegnamy się z wami muzycznie. Radio Zamek nadaje.